Radio Plus. Sedno sprawy. A gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Paulina Matyszak z partii Razem. Dzień dobry pani poseł, witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Pani poseł, tuż po drugiej turze wyborów samorządowych, z których wyników Lewica najbardziej się cieszy? Włocławek to jest wasz największy sukces? Myślę, że tak, że to jest świetny wynik ministra Kukuckiego, który też, warto przypomnieć, tam wcześniej we Włocławku był wiceprezydentem i odpowiadał między innymi za kwestię budowy mieszkań i myślę, że też ta jego skuteczność i determinacja pozwoliły mu zdobyć dobry wynik teraz w tych wyborach prezydenckich i zostać prezydentem miasta. Myślę, że Włocławek dalej będzie się dobrze rozwijał, więc to najbardziej cieszy. Oczywiście tych miejsc, gdzie Lewica miała swoich kandydatów, też których popierała, było więcej. Ja przyznam szczerze, że w drugiej turze nigdzie nie brałam udziału, no bo tam, gdzie mieszkam, w Kutnie, drugiej tury nie było. Natomiast przyglądałam się z dużym zaciekawieniem, co wydarzy się w mojej gminie, gminie Kutno, gminie wiejskiej i cieszę się, że wygrał pan Michał Łuczak, któremu kibicowałam. To w mojej rodzinnej gminie, gminie Rzośnik, też wygrał kolega, któremu kibicowałem, więc podobna sytuacja. Pani poseł, to zapytam o wpis Roberta Biedronia, który po właśnie rozstrzygnięciach z tej drugiej tury w ramach tych lewicowych sukcesów wymienił też Wrocław, Kraków, Poznań, Rzeszów. Żaden z tych kandydatów chyba nie był kandydatem Lewicy. To można podpiąć pod sukces Lewicy? Czy ja wiem, czy to można podpinać pod sukces Lewicy? Oczywiście to pytanie do Roberta Biedronia. Pewnie się cieszę z wyników w tych miastach. Ja przyznam szczerze, że z takiego dużego dystansu przyglądałam się temu, co się dzieje. Czy we Wrocławiu, czy w Krakowie, czy w Rzeszowie. Bywam od czasu do czasu w tych miastach, ale no jakoś osobiście nie jestem z tymi miastami związana. Natomiast faktycznie w Kraków bardzo ciekawy, bardzo wyrównany pojedynek Aleksandra Miszalskiego i Łukasza Gibały. O tyle też ciekawe, że dotychczas urzędujący prezydent już nie startował w wyborach, odchodził, więc tam jasne było, że będzie duża zmiana, jeżeli chodzi o to zarządzanie miastem i kto dalej za Kraków będzie odpowiadał. I tak naprawdę do końca nie było wiadomo, z samych exit poli trudno było wnioskować, jaki będzie. No tam potem też po przeliczaniu kolejnych dokładnie, jak spływały komisji głosy, też jeszcze się sytuacja zmieniała mocno, tak, była cały czas o włos. Dużo emocji, natomiast no, sam Wrocław, myślę, że tutaj do myślenia może dawać niewysoka frekwencja, że wielu Wrocławian na te wybory w drugiej turze nie poszło, nie chciało głosować, nie chciało wybrać swojego prezydenta, no ale też bardzo dobry, miażdżący w zasadzie wynik Jacka Sutryka, jeśli chodzi o to starcie z posłanką Izabelą Bodnar. No to wszystko wewnątrz koalicji rządzącej się odbywało, jeżeli chodzi i o Kraków, to może niekoniecznie, ale Wrocław już jak najbardziej tak. A jeszcze chciałem wrócić do ministra, a teraz prezydenta Krzysztofa Kukuckiego, który zajmował się mieszkalnictwem, nie tylko wcześniej we Włocławku, ale też teraz w rządzie. Jak to będzie, pani poseł, w końcu wyglądało, jeżeli chodzi o postawę Lewicy, jeżeli chodzi o w ogóle decyzje samego rządu, jeżeli chodzi o programy mieszkaniowe, no bo są dwa, zdawało się, rozbieżne kierunki, kredyt 0% i forsowane przez Lewicę program budowy budownictwa komunalnego do 2030 roku, tam 50 miliardów złotych miało być na te tanie mieszkania na najem przeznaczone. Na ten moment, na czym stanęło? Wy popieracie kredyt 0%? Będziecie popierali w zamian za poparcie dla waszych rozwiązań? Ja powiem tak, ja na pewno za tym rozwiązaniem kredytu 0% nie zagłosuję. Nie wyobrażam sobie, żeby posłowie partii Razem głosowali za tym rozwiązaniem i będziemy na pewno przekonywać naszych kolegów i koleżanki z klubu Lewicy. Czyli to wasze stanowisko całej partii Razem. Partia Razem nie zagłosuje za kredytem 0%. Tak, i będziemy na pewno dyskutować o tym także w klubie Lewicy, ponieważ doskonale wiemy wszyscy, że takie rozwiązania po prostu się nie sprawdzają. One windują ceny mieszkań. To jest tak naprawdę dosypywanie środków bankom, deweloperom. Zresztą potwierdził to nawet pan minister Hetman w jednej ze swoich wypowiedzi w mediach, że, no, że to jest pewne, że ceny mieszkań wzrosną.
Polacy doskonale wiedzą, jak ten program Mieszkanie na Start, program kredytu 0% wpłynie na rynek mieszkaniowy. Wiedzą, że będzie drożej i wcale ich nie zadowala sytuacja, że co z tego, że może ratę kredytu będą mieli trochę mniejszą, skoro sumarycznie za mieszkanie zapłacą więcej i mieszkania już na sam początek będą o wiele droższe. Ale powiedzmy, to może żadna propozycja nie wejdzie w życie, jeżeli wy nie poprzecie propozycji Koalicji Obywatelskiej. Będziemy przekonywać do tych rozwiązań, które pilotuje też minister Kukucki, czyli kwestie budownictwa komunalnego. Wiemy, że będzie zmiana na stanowisku wiceministra. Kto będzie tą osobą, która będzie odpowiadała za ten obszar, tego ja jeszcze nie wiem, więc możemy sobie wróżyć z fusów. Natomiast to, co jest kluczowe, to jestem przekonana, że to powinna być osoba, która zna te problemy, która wie, jak je należy rozwiązywać, a należy je rozwiązywać od strony podaży. Na rynku musi pojawiać się więcej mieszkań, żeby wpłynąć na ceny na tym rynku, bo doskonale zdajemy sobie sprawę, jak gigantycznym obciążeniem i wyzwaniem jest usamodzielnienie się, założenie rodziny, zakup mieszkania i tak naprawdę gro młodych osób nie jest w stanie tego zrobić. No tak, nie tylko pani poseł, pół roku mija i stoicie w miejscu o tyle, że nie jesteście w stanie wypracować stanowiska wspólnego w tej sprawie jako koalicja rządząca? Trudno mi odpowiadać za to, co się dzieje w rządzie, bo partia Razem do rządu nie weszła, więc... Ale w koalicji rządząca jest. Tak, jesteśmy w tej koalicji parlamentarnej, o tym rozmawiamy i jak posłuchamy wypowiedzi polityków z różnych stron, to te głosy w kontekście tego kredytu 0% są naprawdę bardzo różne. To nie jest tak, że wszyscy politycy z innych ugrupowań popierają to rozwiązanie i na pewno trzeba je dobrze przedyskutować, bo ono może wprowadzić po prostu dużo złego. My o tym w partii Razem mówimy jasno, mówimy o tym otwarcie, mówimy o tym, że ten program, to rozwiązanie nie zadziałało. To jest naprawdę szaleństwem wprowadzać po raz kolejny rozwiązanie. W sensie rozwiązanie Prawa i Sprawiedliwości. Kredyt 2% nie zadziałało. Tak, ale wcześniej były podobne programy jeszcze zarządu PO-PSL, też związane z tym, że można było dostać wsparcie przy zaciąganiu kredytu. I wiemy doskonale, że za każdym razem wpływało to na poziom, na wysokość cen mieszkań, więc to rozwiązanie nie działa w taki sposób, w jaki byśmy chcieli, żeby ułatwić Polakom zdobycie dachu nad głową, znalezienie lokum, na które je stać, a tak naprawdę wpływa to na cenę mieszkań. No, wydaje mi się, że z tego rozwiązania mogą się tylko cieszyć firmy deweloperskie, które jeszcze więcej zarobią na swoich marżach. Pani poseł, spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem, czy wpis na Twitterze, czy portalu X Donalda Tuska, co sprawiło w większym stopniu to, że Stany Zjednoczone jednak udzielą wsparcia Ukrainie w wysokości kilku 10 miliardów złotych, bo otoczenie jednego i drugiego polityka mówi o realnym wpływie ich właśnie ruchów. Minister Paweł Kowal wprost tłumaczył, że to ten wpis Donalda Tuska po prostu. No. No panie redaktorze, sukces ma wielu ojców i każdy będzie sobie przypinał order za te zasługi. Wydaje mi się, że kluczowe jest to, że faktycznie Stany Zjednoczone będą pomagać Ukrainie, wyślą tam broń, przeznaczą na to duże środki, bo to jest niezwykle kluczowe. I pewnie wiele osób miało też na to wpływ, także w tych rozmowach czy kuluarowych, czy podczas oficjalnych spotkań. Natomiast trudno wyrokować, czyja rozmowa, czyje wypowiedzi miały bezpośredni wpływ na taką decyzję. Dobrze, że w jednym kierunku, jeden i drugi ośrodek. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Pełna zgoda. Dobrze, że mamy tutaj takie jasne stanowisko. Zresztą to jest stanowisko, które Polska ma też od wielu miesięcy, czy od lat, od wybuchu wojny. Wiemy, że Ukrainie trzeba pomagać, że Ukrainę trzeba wspierać. Byliśmy krajem, który jako pierwszy bardzo wiele tej pomocy Ukrainie udzielił. Mówię też o tej pomocy przede wszystkim wojskowej, sprzętowej. Pamiętamy też o tym, że przyjęliśmy bardzo wiele osób, uchodźców z Ukrainy, które właśnie u nas znalazły schronienie, zanim gdzieś dalej, czy wyjechały, czy u nas zostały.
Więc bez wątpienia tutaj mamy jedno stanowisko, niezależnie z której strony politycznej jesteśmy. I myślę, że to dobrze, bo część tych spraw no, należy brać w nawias. One nie powinny być kwestią sporu. No nie wyobrażam sobie teraz dyskusji w Polsce, że będziemy się kłócić o to, że jedna strona będzie mówić pomagać, druga nie pomagać. Wiemy, że Ukrainę trzeba wspierać. Ona walczy nie tylko o swój kraj i o swoją przyszłość, ale też o przyszłość nas wszystkich tutaj w Europie, także w Polsce. To jeszcze jedna sprawa na koniec, pani poseł, dla wielu naszych słuchaczy pewnie kojarzy się mocno z Centralnym Portem Komunikacyjnym, bo to jedna ze spraw, w którą pani w ostatnim czasie była bardziej zaangażowana. Widziałem na początku kwietnia interpelację do Ministerstwa Funduszy na temat audytów. Pani poseł złożyła i póki co odpowiedzi żadnej nie ma. Jak pani poseł ocenia tę sytuację? Nie ma na razie. Ministerstwo, trzeba przyznać, mieści się w swoim ustawowym terminie, żeby odpowiedzieć. Ja się dopytywałam o kwestie przede wszystkim tych audytów wewnętrznych, no, które w zasadzie nie są audytami, no, tylko taką wewnętrzną kontrolą, ale dostaliśmy jako opinia publiczna dużo takich informacji na temat korzystania też ze wsparcia zewnętrznych konsultantów, zewnętrznych ekspertów. To jest też interpelacja, którą ja złożyłam z kolegami z zespołu Tak dla Rozwoju. Czekamy na odpowiedź, bo... O co chodzi z CPK, pani poseł, tak krótko na koniec radiowej części. Jak się sprawy mają po pół roku, prawie już po zmianie władzy? Nowy rząd, nowa koalicja. Chce budować CPK, czy tego nie chce robić? Czy tylko przeciąga sprawę? Nijak się nie mają, tak bym powiedziała. I bardzo krytycznie oceniam działalność pana ministra Laska, który nie chce się spotykać, nie przychodzi na posiedzenia zespołu, nie chce rozmawiać z politykami, nie chce rozmawiać. To są też informacje, które ja dostaję czasami gdzieś na ofie od dziennikarzy, że on też nie przyjmuje zaproszeń do mediów. No nie chce porozmawiać na ten temat, co się będzie dalej działo. Mieliśmy przecież zapewnienia, że będziemy mieć do czynienia z audytami szybko, profesjonalnie przez zewnętrzne firmy. Ustalimy, co się tam działo, jaki dalej kierunek i będziemy pracować. Tych audytów zewnętrznych nie było. Cztery postępowania przetargowe zostały umorzone. Kolejnych kilka jest w toku. Do końca tego miesiąca trwa nabór, można składać swoje oferty. Ale czy one zostaną rozstrzygnięte, tego nikt nie wie. Pani poseł, to w internetowej dogrywce jeszcze o tym porozmawiamy. Póki zakończymy radiową część Sedna Sprawy. Bardzo dziękuję pani poseł Paulinie Matysiak za rozmowę. Dziękuję. Za pierwszą jej część. Słuchaczom Radia Plus życzymy dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy. Paulina Matysiak z partii Razem cały czas jest z nami. Pani poseł, jeżeli tak krytycznie pani ocenia działania ministra Macieja Laska, to może on się nie nadaje na to stanowisko. Może ten czas już, od kiedy odpowiada za CPK w nowym rządzie, pokazał, że to niewłaściwy człowiek na tym właśnie stanowisku. To jest decyzja pana premiera. Jaką decyzję? A jaka jest ocena pani poseł? Jeżeli chodzi o działalność pana ministra Laska, ja tutaj zdania nie zmieniam, tak jak przed chwilą powiedziałam. No przez tych kilka miesięcy ani za wiele się nie dowiedzieliśmy, nie zostały zrealizowane, zapowiadane, obiecywane zewnętrzne audyty. A to zmiana powinna być już w takim razie? Przypomnijmy, żaden się nie rozpoczął. Do tego dochodzą kwestie niezłożenia dwóch wniosków o fundusze unijne. Z czterech zostały złożone tylko dwa. I dwa bardzo ważne na odcinek kolei między Warszawą a Łodzią. Nie został złożony. Nie został złożony wniosek o finansowanie węzła, na projekt węzła CPK. I tutaj mamy jasną wypowiedź pana ministra Laska w jednym z wywiadów, że to wynika z tego, że nie ma decyzji kierunkowej, co dalej z tym projektem. I w ostatnim czasie dowiedzieliśmy się także, że mieliśmy przesunięcia, jeżeli chodzi o KPO. Tam były zarezerwowane środki na projekty linii kolejowej i one zostały przesunięte. Przesunięte na odcinek dalej kolejowy do PKP PLK, natomiast te projekty CPK-owskie nie będą realizowane ze środków unijnych z KPO. I to też jest bardzo niepokojąca sytuacja. A to jest materiał do dymisji, pani minister, pani poseł, po prostu? No, mam nadzieję, że pan premier się poważnie nad tym zastanowi. Pomijam już też kwestię tego, że na Radzie Gabinetowej też pan premier operował danymi, które są nieprawdziwe i ktoś mu te dane podsunął. Naprawdę należy się poważnie zastanowić, czy osoba, która w tak nieudolny sposób przez tych ostatnich kilka miesięcy pracuje, dalej powinna pełnić to stanowisko, bo my nie wiemy, na czym stoimy. Nie zostały zrealizowane obietnice, z którymi wychodziła ta koalicja o tym, że będzie ten audyt
Nie I było, szybka decyzja, tak po prostu. I tak naprawdę no, przydałaby się jednoznaczna deklaracja, co dalej z CPK. My teraz ostatnio w mediach słyszeliśmy też dużo o tym, że no, może będą zmiany, może jednak nie będziemy budować, może coś okroimy. Co dalej z Centralnym Portem Komunikacyjnym? Nie ma żadnej alternatywy takiej dużej, infrastrukturalnej, rozwojowej. Wiemy, że CPK nam się przyda. Znamy te głosy ekspertów, jakby to już zostało rozbrojone w tej przestrzeni publicznej. Mamy ekspertyzy, jest potrzeba, jest zasadność. Jeżeli chcemy, żeby polskie linie lotnicze się rozwijały, potrzebujemy tego lotniska, potrzebujemy nowych linii kolejowych, bez dwóch zdań. No i tak naprawdę cisza. Jest połowa kwietnia. Kiedy my czegokolwiek konkretnego w tym temacie się dowiemy? Już taka druga, mocno zaawansowana połowa kwietnia, bo dzisiaj 22, jeżeli dobrze pamiętam, nawet pani poseł, więc za chwilę już maj. To jeszcze pytanie o sytuację w samej lewicy, bo dużo się mówi o tym, pewnie do pani poseł też takie głosy docierają, że Platforma Obywatelska może spróbować lewicę rozbić, może przeciągnąć na swoją stronę część klubu lewicy, żeby... No, chociażby w takich sprawach jak przywołany przez panią poseł, czy przeze mnie, w każdym razie temat, o którym rozmawialiśmy, czyli kredyt 0%, problemów już nie mieć, bo to nie jest też tak, że cała lewica takie rozwiązania krytykuje, ale jej część na pewno. Czy jest takie ryzyko, że klub lewicy zostanie rozbity? Czy rozmawia się o tym w klubie, pani poseł? To ja mam nadzieję, że nie zostanie rozbity. Dużo głosów gdzieś w tej przestrzeni publicznej się pojawia. Oczywiście, jakie plany ma Platforma Obywatelska, no to trzeba pytać polityków Platformy Obywatelskiej. Natomiast to, co jest ważne, to fakt, że lewica jest potrzebna. I tutaj, i w Europarlamencie, i w samorządzie. Przed chwilą zakończyły się te drugie tury. A może Koalicji Obywatelskiej nie jest potrzebna? Może Koalicji Obywatelskiej jest potrzebnych 15 posłów lewicy, a lewica jako taka już niekoniecznie. Tak, ale no oczywiście możemy sprowadzić to tylko do takiej bardzo prostej arytmetyki i tego, ile mamy szabel w Sejmie, kto jak głosuje i nie zastanawiać się nad tematami, które lewica podejmuje. No masa ale waszych tematów to została skonsumowana przez Koalicję Obywatelską, też taka jest prawda. Jeżeli chodzi o sprawy światopoglądowe, to w dużej mierze że Koalicja Obywatelska mówi już dzisiaj głosem lewicy. Tak, czy składa dokładnie te same projekty, czy no powtarza właśnie to, co my mówiliśmy kilka lat temu. Natomiast zupełnie inaczej podchodzi do tych kwestii chociażby rozwojowych, kwestii mieszkaniowych. Przed chwilą o tym rozmawialiśmy. Kwestii tego, jak ma wyglądać nasza przyszłość i na jakie projekty należy stawiać. W kwestii praw pracowniczych. My teraz jesteśmy jako kraj w bardzo trudnej sytuacji. Mamy zapowiedzi bardzo wielu zwolnień, także zwolnień grupowych. Bardzo nieciekawa sytuacja w Poczcie Polskiej, gdzie naprawdę pracuje gro osób i te gro osób, zdecydowana większość pracowników zarabia płacę minimalną, a już słyszymy z doniesień medialnych, że będą duże zwolnienia. I tak naprawdę lewica jest po to, żeby zainteresować się, żeby dbać o te osoby, które pracują. Pracują także w małych miejscowościach, w mniejszych miejscowościach. My te tematy podnosimy. Podnosiliśmy je w poprzedniej kadencji. Podnosimy je teraz. Będziemy o to zresztą walczyć, żeby ta sytuacja była lepsza. Rozumiem tę agendę lewicową, szczególnie partii Razem, ale czy jest takie ryzyko, że partia Razem za chwilę bez własnej woli będzie poza rządzącą koalicją? No mi się, znaczy powiem tak, dla mnie to jest no, trudne do wyobrażenia, natomiast no, oczywiście polityka potrafi zaskakiwać i w różną stronę mogą się rozegrać i pojawić różne decyzje, natomiast na ten moment jesteśmy w sytuacji, w której dopinamy wspólny start do Europarlamentu, bo mamy koalicyjny komitet wyborczy Nowej Lewicy i partii Razem. Też nie bez trudu dopinacie. Tak, no nie bez trudu. No generalnie wydaje mi się, że we wszystkich partiach te okresy, no tak, kiedy dopinają się listy, są trudne. Biorących miejsc tu jest to mało. To są negocjacje, wiele ambicji, wiele... Ja bym właśnie może się nie skupiała na tych potrzebach, raczej na tej agendzie i tym, co no, chcemy zrobić. Pani poseł, no nie oszukujmy się, do Parlamentu Europejskiego ambicje. No nie idą ludzie po to do Parlamentu Europejskiego, żeby wielkie rzeczy tam robić. Wielkie rzeczy to można w rządzie robić, a nie w Parlamencie Europejskim. Można robić wielkie rzeczy w rządzie, jakieś oczywiście... natomiast ja bym nie bagatelizowała roli Europarlamentu, bo doskonale wiemy, że tam zapadają też ważne decyzje, które będą miały wpływ na to, jak będzie wyglądało życie u nas tutaj w Polsce, jakie będziemy mieli rozwiązania prawne.
I wydaje mi się, że potrzebujemy tam wysłać z lewicy osoby, które będą głośno opowiadały się za polskim interesem, które będą pilnowały polskich spraw na tej arenie międzynarodowej, europejskiej. Na tym bym się skupiała. To, jak wyglądają te różnice w wynagrodzeniu, doskonale wszyscy wiemy. Natomiast no, nie sprowadzałabym tylko tego do wysokości uposażenia. Pani poseł, też na koniec zapytam, bo mówiliśmy o tym, czy lewica na pewno jest potrzebna koalicji obywatelskiej i premierowi, a czy wam potrzebna jest koalicja obywatelska i czy wam potrzebny jest premier w sensie takim, czy wasze poparcie dla tej koalicji jest bezwarunkowe, czy przy braku realizacji kolejnych projektów Lewicy i Partii Razem to poparcie może się skończyć? No tu oczywiście dyskutujemy na temat też pewnej różnicy, jeżeli chodzi o te decyzje, które zapadły jesienią, no bo część naszego klubu jest w rządzie, część nie jest. Razem do rządu no, jakby z pełnym przekonaniem nie weszło, my to już wielokrotnie tłumaczyliśmy. I nie jest tak, że nasze poparcie, nasze głównie tutaj mogę się wypowiadać w kwestii partii Razem, no nie jest bezwarunkowe. Jaki jest główny warunek? Kiedy to poparcie może się skończyć? Przyglądamy się temu, co się dzieje. No, głosowania nad wotum zaufania nie zmienimy. Ono się już odbyło, jest policzone. Natomiast my też jasno mówiliśmy, że złych projektów nie będziemy popierać. Popieramy słuszne rozwiązania, te, które uważamy, że należy poprawiać. Będziemy na pewno składać poprawki, będziemy przekonywać do zmiany nastawienia w ministerstwach czy wśród parlamentarzystów, żeby przekonać do naszego głosu. I w ten sposób działamy. Na pewno nie zagłosujemy za żadnym rozwiązaniem, które uderza w Polaków i które wcale ich sytuacji nie poprawia. No, na tapecie przede wszystkim jest to rozwiązanie związane z mieszkaniami. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Paulina Matysiak, posłanka partii Razem, była dzisiaj gościem Sedna Sprawy. Dobrego dnia pani poseł i państwu życzę. Do usłyszenia. Dziękuję. Radio Plus. Sedno Sprawy. A teraz zapraszam na spotkanie z Kamilą Biedrzycką i jej gośćmi. Dzień dobry Państwu w powyborczy poniedziałek. To jest program Ekspres Biedrzyckiej. Kamila Biedrzycka, witam Państwa i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. U Państwa już za chwilę senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski, były marszałek Sejmu, a po godzinie 9.45 doktor habilitowany Tomasz Słomka z Uniwersytetu Warszawskiego. Oczywiście będziemy podsumowywać drugą turę wyborów samorządowych, ale nie tylko, bo obok tego też dzieje się sporo bardzo ważnych z naszej perspektywy rzeczy. No ale oczywiście zaczynamy od tego, co wczoraj. 44,06% tylko tyle wyniosła frekwencja w drugiej turze wyborów samorządowych. Najwyższą odnotowano w województwie lubelskim 48,12%, najniższą w dolnośląskim 41,37%. Jacek Sutryk wygrał w drugiej turze wyborów na prezydenta Wrocławia, zdobywając ponad 68% głosów. Drugie miejsce z poparciem 31% zajęła kandydatka trzeciej drogi, posłanka Izabela Bodnar. Urzędujący prezydent Rzeszowa, Konrad Fiołek, został wybrany ponownie włodarzem stolicy Podkarpacia. W drugiej turze zdobył 55% poparcia. Jego kontrkandydat Waldemar Szumny z PiSu otrzymał 45%.
procent głosów i bardzo emocjonujący aż do samego finiszu pojedynek w Krakowie, który ostatecznie wygrał Aleksander Miszalski, zdobywając ponad 51% głosów i pokonując Łukasza Gibałę. Duża zmiana czeka też Kielce, gdzie po raz pierwszy miastem będzie rządziła kobieta, Agata Wojda. Szerzej i więcej o wynikach na pewno dzisiaj w programie jeszcze będzie, ale warto też wspomnieć, że tymczasem szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy o niską frekwencję oskarża, nie zgadną państwo kogo? Donalda Tuska. Wszyscy wygrali, bo każdy ogłasza zwycięstwo, natomiast przegrała demokracja, bo była mała frekwencja, stwierdził Marcin Mastalerek i dodał, że styl, w którym sprawuje władzę Donald Tusk, trochę zniechęca. Wystarczy spojrzeć na dane historyczne i zawsze jest mniejsza frekwencja. Przynajmniej każdy może ogłosić zwycięstwo, stwierdził i dodał, że oczywiście dwie tury pokazały, że to jest zwycięstwo Platformy Obywatelskiej i że on wolałby widzieć niezależnych samorządowców, no ale wygrywają ludzie Platformy, dodał Marcin Mastalerek. Jako szef gabinetu, przypomnę, prezydenta Andrzeja Dudy. I na koniec bardzo ważna informacja i przełomowa decyzja Stanów Zjednoczonych. Izba Reprezentantów zagłosowała za przyjęciem pakietu pomocowego dla Ukrainy. Oznacza to, że walczące z Rosją państwa dostanie wsparcie w wysokości niemal 61 miliardów dolarów. Teraz ustawa ma trafić do Senatu, a jeżeli ten ją przyjmie, na biurko prezydenta Joe Bidena. 310 głosów było za. Oczywiście zdecydowana większość demokratów, trumpiści przeciwko pakietowi pomocy, tak żeby była jasność a propos środowiska aspirującego do drugiej tury Donalda Trumpa. Jestem wdzięczny Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, obu stronom i osobiście speakerowi Mike'owi Johnsonowi za decyzję, która utrzymuje historię na właściwych torach, napisał prezydent Ukrainy. Przyjęta przez Izbę ustawa zapobiegnie rozszerzaniu się wojny, uratuje tysiące istnień ludzkich i pomoże obu naszym narodom stać się silniejszymi. Dziękuję, Ameryko, dodał Wołodymyr Zełenski. A my dziękujemy, że są państwo z nami. Zapraszamy na najbliższą ponad godzinę. To jest Ekspres Biedrzyckiej. Startujemy. Frekwencji, drodzy państwo, niezadowolony jest nie tylko Marcin Mastalerek jako szef gabinetu politycznego prezydenta Dudy, ale sam premier Donald Tusk, którego to o niską frekwencję Mastalerek oskarża. Albo silna, bezpieczna Polska w zjednoczonej Europie, albo samotny i pogrążony w chaosie kraj wystawiony na rosyjskie prowokacje i dywersje. O tym będą wybory europejskie. Nie stać nas na niską frekwencję. Taka lekcja z dzisiejszych wyborów. Tak przeczytamy we wpisie premiera Donalda Tuska na Platformie X. W ten sposób oczywiście skomentował tę niższą obecność Polaków przy urnach wyborczych w drugiej turze. Ja przypomnę, że rzeczywiście, no delikatnie rzecz ujmując, frekwencja nie była najlepsza i wyniosła 44,6%. To jest wynik wyraźnie słabszy niż w pierwszej turze 7 kwietnia, gdzie niemal 52% uprawnionych do głosowania postanowiło skorzystać ze swojego przywileju obywatelskiego. To jest też mniej niż w drugiej turze wyborów samorządowych w roku 2018, kiedy frekwencja wyniosła 48,8%. Także warto przeanalizować, skąd ta społeczna demobilizacja. I teraz wiemy już, że Państwowa Komisja Wyborcza 100% obwodów policzyła. Mamy już wyniki drugiej tury ostatecznie. Kraków, Wrocław, Poznań, Rzeszów, Gliwice, Bełchatów, właściwie wszystkie duże miasta w rękach Koalicji Obywatelskiej. W Krakowie Aleksander Miszalski zwyciężył nad Łukaszem Gibałą. We Wrocławiu wspierany przez koalicję Jacek Sutryk pokonał Izabelę Bodnar. Mimo że tak naprawdę łeb w łeb jeszcze szli, jeżeli chodzi o te sondażowe prognozy przed drugą turą wyborów w Poznaniu. No, można powiedzieć, że miażdżące zwycięstwo Jacka Jaśkowiaka, który zdobył prawie 71% głosów, a na jego rywala z PiSu, Zbigniewa Czerwińskiego, oddano 29% głosów. Rzeszów, Konrad Fiołek, to już państwu mówiłam, nadal będzie rządził stolicą Podkarpacia, gdzie pokonał kandydata PiS Waldemara Szumnego. W Gliwicach wygrywa Katarzyna Kuczyńska-Budka i proszę teraz zwrócić uwagę, jaką wagę ma niemal każdy głos.
Pani Katarzyna Kuczyńska-Budka zwyciężyła nad swoim konkurentem dokładnie o 540 głosów. 540 głosów zdecydowało o tym, że to ona zostanie prezydentką Gliwic. Mariusz Śpiewok, jej kontrkandydat, zdobył 49,44% głosów. Bardzo ciekawa sytuacja w Bełchatowie, drodzy państwo. Polityk należący do Konfederacji, partii Nadzieja. Nowa Nadzieja. Patryk Marian został wybrany na nowego prezydenta Bełchatowa. W drugiej turze wyborów zdobył ponad 62% głosów, pokonując Mariolę Czechowską, która rządziła miastem od dekady. Pierwsze miasto dla Konfederacji. To jest także rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Teraz jeszcze wrócę do Marcina Mastalerka i przypomnę państwu, że za niską frekwencję odpowiedzialny jest premier Donald Tusk. Według niego właśnie wszyscy wygrali, każdy ogłasza zwycięstwo, natomiast przegrała demokracja, frekwencja jest niższa, ludzie nie zaangażowali się w te wybory, a szkoda. Myślę, że styl, w którym Donald Tusk sprawuje władzę, zniechęca. Wystarczy spojrzeć na dane historyczne i zobaczyć, że zawsze, kiedy rządzi Donald Tusk i Platforma, frekwencja jest niższa. Mastalerek przyznał też, że druga tura to zwycięstwo Platformy Obywatelskiej. W 10 największych miastach rządzą prezydenci wskazani przez premiera Tuska. Oczywiście ja, mówi Mastalerek, wolałbym tam widzieć niezależnych samorządowców, ale wygrywają ludzie Platformy. Jego zdaniem Prawo i Sprawiedliwość przegrywa w dużych miastach, bo, cytuję, nie buduje swoich kandydatów od lat. O 60 miliardach dolarów dla Ukrainy już państwu mówiłam, ale nie mówiłam za to o problemach najbliższej przyjaciółki, poza Julią Przyłębską, rzecz jasna, Jarosława Kaczyńskiego, czyli o problemach pani Janiny Goss. Okazało się, że prezes Prawa i Sprawiedliwości usunął ją z zarządu spółki Srebrna. Prezes PiS miał być zdenerwowany, że Goss nie udało się stworzyć Muzeum Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Tak twierdzi Gazeta.pl. Ja przypomnę, że pani Janina to jest osoba, z którą Jarosław Kaczyński zna się od dekad. To ona pożyczała prezesowi Prawa i Sprawiedliwości pieniądze. No a w czasach Prawa i Sprawiedliwości, rządów Prawa i Sprawiedliwości, właściwie można powiedzieć, że żyła w krainie mlekiem i miodem płynącej, ponieważ zasiadała w radach nadzorczych między innymi Bosiu, PGE i Orlenu, bez oczywiście żadnych koniecznych do tego predyspozycji i doświadczenia. Zasiadała także w zarządzie spółki Srebrna, która jest, jak wiemy, finansowym zapleczem Prawa i Sprawiedliwości. No i okazało się, że wrócił jednak na to stanowisko Kazimierz Kujda, który dostał zadanie, by zająć się na poważnie stworzeniem Muzeum Lecha Kaczyńskiego. Ale tutaj współpraca Kujdy z panią Goss nie układała się najlepiej, więc jedno albo drugie musiało wygrać bitwę o to, kto będzie rządził Srebrną. Pani Goss przegrała. Twardo potraktowano Janinę Goss, a to przecież niby przyjaciółka Kaczyńskiego, mówi rozmówca gazety. Pewnie będą mieć z Kaczyńskim ciche dni, ale prędzej czy później pani Janina znów się pojawi na Nowogrodzkiej w gabinecie prezesa, mówi osoba bliska Nowogrodzkiej. A teraz o innej przyjaciółce, tym razem prezydenta Andrzeja Dudy i poniekąd Zbigniewa Ziobry, czyli pani Małgorzacie Manowskiej, tak zwanej pierwszej prezes Sądu Najwyższego, która tutaj mocno zaskoczyła wielu, ale od początku. Ja przypomnę państwu, że 6 sędziów zawnioskowało o zwołanie posiedzenia Trybunału Stanu celem zmiany jego regulaminu i pani Małgorzata Manowska jako pierwsza prezeska, która z urzędu kieruje Trybunałem Stanu, wniosek, niech państwo zgadną, odrzuciła. Wnioskodawcy chcą m.in. wprowadzić jawność posiedzeń oraz ograniczyć uprawnienia, które przysługują obecnie przewodniczącej, czyli Małgorzacie Manowskiej. Taki wniosek musi zostać rozpatrzony w ciągu 45 dni od złożenia, czyli do 4 maja, ale informacja o zwołaniu posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu musi zostać wysłana do członków co najmniej 2 tygodnie przed jego terminem, czyli maksymalnie do 20 kwietnia. Jak wiemy, to się nie wydarzyło. Przemysław Rosati, jeden z wnioskodawców tego wniosku, napisał, że jeżeli posiedzenie pełnego składu Trybunału nie zostanie zwołane najpóźniej na dzień 4 maja, to będzie to naruszenie przepisów prawa. Ojej, jak sądzę, pani Małgorzata Manowska potwornie się tą kwestią przejęła. Ona sama odmówiła zwołania posiedzenia, a w argumentacji powołała się na przepisy, według których prawo inicjowania zmiany regulaminu Trybunału Stanu przysługuje wyłącznie jej.
jako przewodniczącej. Koniec, kropka. Uzasadnienie prześlę następnie do wszystkich członków Trybunału celem zgłoszenia uwag lub sformułowania alternatywnych propozycji. Także z uzasadnieniem na tej podstawie przygotuję projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu Trybunału Stanu i zwołam posiedzenie w przedmiocie dyskusji nad tym projektem. Mówi Manowska, twierdzi, że jest gotowa na rzetelną, pozbawioną emocji dyskusję o zmianie regulaminu Trybunału Stanu. Wszystko oczywiście także w kontekście Adama Glapińskiego, doskonale państwo wiedzą, którego ta procedura postawienia przed Trybunałem Stanu no, raczkuje, ale już rozpoczęła się tak naprawdę. Tymczasem, drodzy państwo, Daniel Obajtek w strachu absolutnym i sam przyznaje, że się boi. Były prezes Orlenu twierdzi, że jest śledzony i inwigilowany przez cały czas. On i jego znajomi. Jestem śledzony. Jestem inwigilowany cały czas. Ja i moi znajomi, mówi Obajtek i opowiada, że pod jego domem cały czas stoi ktoś z aparatem. Były prezes Orlenu uważa, że to dlatego, że ma wiedzę na temat tego, co działo się w spółce i dla wielu osób może to być bardzo niewygodna sprawa i on dla wielu osób może być niewygodny. Orlen praktycznie nie miał zysków, był zarządzany przez ludzi, którzy wiedzieli o mafiach paliwowych i tak dalej. Ci ludzie wracają na nowo, a ja posiadam dużą wiedzę w tym zakresie, dodawał, przyznając, że czuję się zagrożony. Jestem ciekawa, a dlaczego z tą wiedzą nie zrobił nic wcześniej i nie oddał jej do prokuratury? No bo to bardzo poważne zarzuty są. Znaczy był prezesem największej spółki Skarbu Państwa, miał wiedzę o działalności wcześniejszej mafii w Orlenie i nikogo o tym nie poinformował. No panie Danielu, no tak się nie robi, no absolutnie, no nie wolno. To pan uważa, że biznes ma jechać do McDonalda czy KFC? Proszę pana, przecież to jest normalna rzecz, wyjaśniał, dodając, że przecież mówimy o członku zarządu do spraw handlu krajowego i międzynarodowego, który miał wiele biznesowych spotkań. To jest odpowiedź pana Obajtka na te dane, które mówią o tym, że 400 tysięcy złotych na obiady w restauracjach wydano i blisko 200 tysięcy na obiady za granicą. Pan Obajtek uważa, że to nic w tym zdrożnego, przecież w KFC stołować się nie będą. Borys Budka, to jeszcze krótko. Orlen był traktowany jak prywatny folwark, z którego finansowano m.in. wydatki stomatologiczne, drodzy państwo. I teraz, jeżeli państwo stoją, to proszę usiąść. Zabiegi botoksu. Botoks wstrzykiwano sobie także za państwa podatników pieniądze. No i minister wskazał też, że takie wydatki pojawiały się na służbowych kartach Orlenu. Ja myślę, że to już jest taka informacja, że musimy wziąć chwilę oddechu, głębokiego oddechu, a za chwilę tutaj u nas pojawi się senator Marek Borowski. Zapraszam na to spotkanie. Nie jest tajemnicą, że ja mam inny pogląd niż pan prezydent Duda na sytuację w Stanach Zjednoczonych i rolę prezydentów Bidena i poprzedniego prezydenta Trumpa, rolę, jaką odgrywają w konflikcie na wschód od nas. Trzeba, żeby Senat amerykański przegłosował ustawę dotyczącą pomocy dla Ukrainy. Ona została rozbita na cztery, była jednym pakietem, teraz są cztery ustawy. Pomoc dla Ukrainy, dla Izraela, dla państw Pacyfiku oraz aktywacja zamrożonych, użycie zamrożonych aktywów Federacji Rosyjskiej. Szczególnie dla nas ważna jest sprawa Ukrainy, bo na nią czeka Kijów, na nią czeka armia ukraińska, najbardziej ze wszystkich pewnie tych podmiotów. To nie jest kwestia czasu, to jest kwestia setek i tysięcy istnień ludzkich w Ukrainie, zniszczonych miast, bo ta pomoc amerykańska to nie są tylko pieniądze, to byłaby natychmiastowa pomoc w sprzęcie. Państwa gościem Ekspresu Biedrzyckiej, senator Koalicji Obywatelskiej, Marek Borowski, były marszałek Sejmu. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie marszałku, zanim będziemy mówić o bez wątpienia historycznej, niezwykle ważnej decyzji Izby Reprezentantów, która przyjęła pakiet wsparcia dla Ukrainy, wreszcie, lepiej późno niż wcale, to trochę o drugiej turze wyborów samorządowych. Szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, Marcin Mostalerek, stwierdził, że wszyscy wygrali, ale przegrała demokracja ze względu na niższą frekwencję, a za niższą frekwencję odpowiedzialny jest premier Donald Tusk. Co pan mu odpowie? Znaczy nie premierowi, tylko panu Mostalerkowi. No ja przeczytałem w wywiadzie z prezydentem Andrzejem Dudą, że Marcin Mostalerek jego zdaniem jest jednym z najinteligentniejszych polityków obecnej doby w Polsce. Młodej generacji. Młodej generacji, tak. No niestety ta wypowiedź nam uprzeczy.
Bo wina Tuska to już było. To naprawdę nie warto tego powtarzać. No tak, Marcin Mastalerek tłumaczy, że zawsze było tak, że za Platformy Obywatelskiej, za rządów Tuska i Platformy frekwencja jest niższa. I że to jest kwestia tego, że sposób, w który Tusk sprawuje władzę, zniechęca. Nie no, to są bzdury po prostu. Jest raczej tak. Jeżeli ja już w ogóle bym się silił na jakieś analizy, bo wydaje mi się, że rzecz była już wielokrotnie analizowana, ale może jeszcze wymaga analiz ze strony socjologów. Warto odpowiedzieć na to pytanie oczywiście, dlaczego ta frekwencja jest stosunkowo niska. Natomiast jest raczej tak, że w momentach, kiedy, jak to mówią, sprawy idą dobrze w kraju, czyli nie ma jakichś wielkich napięć, to kiedy dochodzi do wyborów, to więcej ludzi uważa, że to właściwie, czy pójdę, czy nie pójdę, nie ma większego znaczenia. Sprawy idą w dobrym kierunku. I pewnie tak będzie. Więc jeżeli już bym to tłumaczył, to odwrotnie. W stosunku do tego, co powiedział pan Mastalerek. Ale nie upieram się przy tym, żeby sprawa była jasna. Natomiast wtedy, kiedy sprawy idą źle, to mogą być sprawy ekonomiczne, ale mogą być sprawy polityczne. To znaczy rząd na przykład uzurpuje sobie daleko idące uprawnienia, powiedzmy sobie, zachowuje się w sposób autorytarny, czy wręcz dyktatorski, jak to miało miejsce za PiSu, no to wtedy w pewnym momencie ludzie mówią dość tego i chociaż nie chodzili na wybory, to tym razem pójdą. I stąd była ta frekwencja prawie 75-procentowa. Natomiast teraz jakby już po to... Ten powietrze uszło, że tak powiem. I to było widać przy wyborach samorządowych, w tych pierwszej turze, gdzie ta frekwencja też była niższa niż poprzednio. No a druga tura jeszcze mniej wzbudziła tych emocji. To ja się oczywiście z tego nie cieszę. To no znaczy, właśnie, bo uważam, też że... pytanie o politykę i... przyszłość w cudzysłowie, ale nie do końca w cudzysłowie Koalicji Obywatelskiej, czy to dla koalicji w ogóle 15 października nie jest zabójcza tendencja, że wyborcy tej strony demokratycznej stwierdzili, że dokonali już tego, czego mieli dokonać 15 października i teraz właśnie mogą zostać w domu. Do pewnego stopnia. Wybory europejskie, wybory prezydenckie. Jak zmobilizować elektorat? Wie pani, ta sprawa nie jest taka prosta, dlatego że jak spojrzymy, wyciągnąłem liczby i porównałem liczbę głosujących w milionach na Platformę, znaczy na Koalicję Obywatelską, na PiS, na Trzecią Drogę, na Lewicę, na Konfederację. Porównałem dwie liczby za każdym razem, to znaczy liczba głosujących w wyborach październikowych do Sejmu i liczba głosujących w wyborach samorządowych do sejmików. I co się okazało? Okazało się, że ten spadek zainteresowania jest prawie idealnie równy we wszystkich partiach. To jest 33-34% mniej wyborców, zarówno w koalicji... Czyli nie jest to demobilizacja po stronie koalicji 15 października. To jedyna partia, która miała wyraźnie większą demobilizację, to była Lewica. Tam było o 50% mniej głosujących i to jest dla nich sygnał do zastanowienia się. Natomiast tam ten stopień demobilizacji był identyczny, więc... Nie tu bym szukał odpowiedzi. Premier Donald Tusk wyraża daleko idący niepokój związany z frekwencją. Przypomnę państwu wpis pana premiera, który napisał tak. Albo silna, bezpieczna Polska w Zjednoczonej Europie, albo samotny i pogrążony w chaosie kraj wystawiony na rosyjskie prowokacje i dywersje. O tym będą wybory europejskie. Nie stać nas na niską frekwencję. Taka lekcja z dzisiejszych wyborów. No tak, jest to oczywiście apel do wszystkich tych, którzy... bądź uważają, że nie wiem, mogą wyjechać na weekend i nie interesować się tym, albo uważają, że sprawy europejskie nie są takie istotne, a tymczasem w tym przypadku, jeśli chodzi o te wybory, no to po serii działań PiS-u w trakcie, kiedy rządził i kiedy potem stracił rządy ostatnio, serii działań, serii wypowiedzi w stosunku do Unii Europejskiej, do wszystkich programów unijnych i tak dalej,
no to te wybory tak naprawdę będą się rozgrywać między tymi, którzy niekoniecznie zgadzają się ze wszystkim, co jest w Unii Europejskiej, ale chcą pozostać w Unii Europejskiej i chcą, żeby Polska była no, czołowym państwem Unii Europejskiej, mającym tam wiele do powiedzenia, i tymi, którzy w gruncie rzeczy krok po kroku wyprowadzają Polskę z Unii Europejskiej. Więc taki jest ten wybór. No tak, ale to będą też wybory bardzo ważne osobiście dla samego Donalda Tuska, no bo wiemy, jak wygląda sytuacja w EPP. Wiemy, że Tuskowi zależy na tym, żeby no, mógł być liderem, jak rozumiem, tegoż ugrupowania, w cudzysłowie rzecz jasna, ja mam na myśli siłę polityczną. No i od tego, ile wprowadzi posłów, będzie zależało też to, czy to jest dla niego takie zielone światło, czy wprost przeciwnie. Wielu on na to też zwraca uwagę, no, to, że on to będzie traktował bardzo osobiście, te wybory jest, europejskie. Ale to jest oczywiste dla kogoś takiego jak Tusk, który w Europie, w Unii Europejskiej spędził sporo czasu i następnie razem z koalicjantami wygrał wybory 15 października, odwracając ten negatywny trend dla Unii i zyskując tym no, wielki autorytet w Unii Europejskiej, no, będzie bardzo ważne potwierdzenie tego, to jest jasne. Ale chcę podkreślić, że przecież ja nie zamierzam namawiać wyborców do głosowania po to, żeby akurat Tusk poprawił, czy jeszcze poprawił swoje notowania, tylko dlatego, że tu chodzi naprawdę o polski interes. Wszyscy ci, którzy uważają, a tak uważa 80% Polaków, że Polska powinna być w Unii Europejskiej, mało tego, nie powinna być tam marginalnym krajem, tylko jednym z decydujących o przyszłości Unii, to ci powinni być zainteresowani udziałem w tych wyborach. No już nie powiem, że głosowaniem na tych, którzy właśnie taką wizję przedstawiają. Panie marszałku, do wyborów europejskich za chwilę wrócimy, bo rzeczywiście teraz mamy takie polityczne szaleństwo, że nam się jedne wybory z drugimi przeplatają. Wróćmy jeszcze do tego, co było wczoraj. Czy te wyniki w dużych miastach to jest deklasacja Prawa i Sprawiedliwości przez Koalicję Obywatelską? Czy to raczej był spodziewany sukces, że w większych miastach kandydaci Koalicji Obywatelskiej będą wygrywać? Co pana zaskoczyło najbardziej tak naprawdę? Jeżeli chodzi o analizę dotyczącą tego, jak ma się na przykład PiS po tej drugiej turze wyborów, no to tam się wiele nie zmieniło, to znaczy PiS miał, przeczytałem gdzieś, że miał 5 miast. Ale stracił nawet Zakopane. Nie, nie, to prawda. Wie pan, znaczy jest parę symbolicznych takich ja miejsc, patrzę, gdzie... Ja patrzę na taką prostą liczbę, to znaczy miał 5 miast, gdzie miał prezydentów i ma 5 miast w dalszym ciągu. Więc można powiedzieć, że tu się nie... Oczywiście tam się troszeczkę zmieniły te miasta, ale generalnie tu się niewiele zmieniło. Natomiast oczywiście no, taka porażka w Zakopanem jest symboliczna. Generalnie rzecz biorąc, przewaga Koalicji Obywatelskiej, bo tu już trzeba mówić o Koalicji Obywatelskiej, już nie PSL-u i nie Trzeciej Drogi, w wyborach na burmistrzów, prezydentów, jest rzeczywiście ogromna. Co na przykład mnie troszkę zaskoczyło, ale powiem szczerze pozytywnie, to, że tacy prezydenci zdawaliby się nie do ruszenia, jak Zalewski w Toruniu, przegrał z kandydatem Koalicji Obywatelskiej, czy Kubicki w Zielonej Górze. Tak. Również. No poza tym pokazało się jeszcze parę kobiet. No Trójmiasto, to jest w ogóle absolutny fenomen. Mamy trzy prezydentki, tak, Gdynia, Sopot, tak. Gdańsk plus panią wojewodę. Tak, czyli absolutnie sfeminizowany zarząd Trójmiasta, tak można powiedzieć. Absolutnie tak. Tak swoją drogą warto by sprawdzić, myślę, że ktoś to zrobi, ile kobiet po tych wyborach sprawuje funkcję wójtów, burmistrzów, prezydentów w porównaniu z poprzednim okresem.
No, a ta spektakularna, chyba tak to trzeba nazwać, porażka pani Izabeli Bodnar we Wrocławiu. Jeszcze w czwartek, piątek, jak były ostatnie sondaże, oni szli w łeb niemalże. No, a tutaj wynik Jacka Sutryka absolutnie deklasujący panią Bodnar przy bardzo niskiej frekwencji, tak, no co jest też właśnie, warto zauważyć. No właśnie chciałem zwrócić uwagę, że takie małe albo większe żółte kartki były jednak pokazane. Mhm. Jaśkowiak w Poznaniu nie wygrał w pierwszej turze. Chociaż w drugiej ponad 70%. No w drugiej tak, no tak. Bo, ale tą małą, ale żółte kartki. Małą taką żółtą karteczkę mu wyborcy pokazali. Oczywiście potem, jak mieli wybierać między nim a PiS-em, to w Poznaniu nie ma w ogóle mowy o tym, żeby PiS został wybrany. Natomiast jeżeli chodzi o Wrocław, to tam były zastrzeżenia i zarzuty do obojga kandydatów. Tak. Różnego kalibru, tak, ale jednak do obojga. Jeśli chodzi o panią Bodnar, to głównie jej męża, chociaż jej... Szwagra, męża. Tak, chociaż jej kampania też wzbudzała pewne... Przegrała proces z wyborcami w trybie wyborczym. Tak. Tam pewne problemy. Z kolei, jeśli chodzi o pana Sutryka, no to on miał z kolei epizod z Collegium Humanum. I poza tym ogólnie oceniano, że był dość arogancki. Jako, bardzo łagodnie pan to nazwał, panie marszałku. Jako prezydent mówię łagodnie. I chcę powiedzieć, że ponieważ tu były zarzuty i tu były zarzuty, to ta niska frekwencja oznacza, że po prostu część ludzi pomyślała sobie tak... No, nie będę wybierać między dżumą i cholerą. No może to za mocno powiedziane, ale w każdym razie no nie chcę ani na tych, to co mam zrobić. No nie pójdę. Więc stąd niska frekwencja. Ale jednak... Jak już ci, co poszli, no to jednak po tej analizie stwierdzili, że Sutryk daje lepszą gwarancję sensownego zarządzania Wrocławiem. No właśnie, i teraz jest pytanie, panie marszałku, o Polskę 2050. Już nie o trzecią drogę, tylko Polskę 2050 jako wartość dodaną dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo ja dzisiaj rano słuchałam pani minister Henik-Kloski, która zapytana o tę spektakularną porażkę pani Izabeli Bodnar, odpowiedziała, ale wygraliśmy w Legionowie. Znaczy, z całym szacunkiem i sympatią dla Legionowa, jednak porównywanie skali z Wrocławiem, no ja rozumiem, że ciężko się przyznać do porażki, ale tak zupełnie serio i bez zbędnej złośliwości. Okazuje się, że Polska 2050 nie odbiła wyborców w miastach i miasteczkach, a PSL-owi z kolei nie udało się odbić wyborców na wsi Prawu i Sprawiedliwości. I teraz pytanie, co z tą trzecią drogą? Myślę, że warto spojrzeć na ten ciąg taki, który będzie zamknięty wyborami europejskimi, gdzie trzecia droga wystąpi oddzielnie i jako trzecia droga. Więc w wyborach 15 października trzecia droga dostała więcej niż przewidywano, 14% z kawałkiem. No i tutaj oczywiście, jeśli chodzi o panów Hołownię i Kośniaka-Kamysza, stwierdzili, że jesteśmy mocni i te wszystkie pogłoski, że to wszystko jest nadmuchane, to jest nieprawda. Z drugiej strony no, był też dość mocny pogląd, że część tych głosów to były głosy przerzucone, głównie z Koalicji Obywatelskiej, ale nie tylko, ponieważ obawiano się, że trzecia droga nie przekroczy progu. Sam Tusk przed wyborami 8-procentowego mówił, namawiał do głosowania tak, mówił, na trzecią drogę. Tak, proszę bardzo. No i oczywiście nikt tego nie był w stanie sprawdzić. Odbyły się wybory samorządowe do sejmików. Trzecia droga no, otrzymała również ten dwucyfrowy wynik, w związku z czym usłyszeliśmy od liderów trzeciej drogi, że oto potwierdziło. Potwierdziło się, że to nie były głosy cudze, tylko nasze, własne. My po prostu mamy takie poparcie w społeczeństwie. No, ale punktem wątpliwym tutaj jest to, że w poprzednich wyborach samorządowych, kiedy nie było trzeciej drogi, znaczy nie było Polski 2050, ale był PSL. I PSL dostał 12%, bo PSL w wyborach samorządowych jest mocny. Zawsze. W związku z tym jest pytanie, czy te 13 z kawałkiem procent, które otrzymała trzecia droga w tych wyborach, to jest rzeczywiście taka trzecia droga, czy w tym jest 12% PSL-u i 1%
Polski 2050. Przesadzam oczywiście w pewnym sensie. Otóż znowu nie można tego sprawdzić żadną metodą taką badawczą. Natomiast mamy teraz wybory europejskie. I one, wydaje mi się, dużo to powiedzą. To będzie taki papierek lakmusowy Polski 2050 głównie, tak? Dlatego, że tutaj nie ma już jakichś takich specjalnych preferencji. Trzecia droga startuje osobno, wystawia i takich kandydatów, i takich. W związku z tym zobaczymy, jaki wynik osiągnie. To jest ważne. Dla trzeciej drogi to jest ważne bardzo, bo z tego będzie widać, jakie ma naprawdę poparcie. Panie marszałku, a czego pan się spodziewa po tej wyjątkowo krótkiej kampanii do Europarlamentu? Bo wielu mówi, że ona będzie bardzo brutalna, bardzo niemerytoryczna, oparta na takich hasłach polexitowych, antyunijnych, fałszywie suwerennościowych i że to będzie taka bijatyka polityczna bardziej niż jakaś fajna, merytoryczna, przynosząca jakieś korzyści wyborcom dyskusja. No niestety podzielam ten pogląd, ale to jest nie od dzisiaj. Przecież PiS wprowadził taką sytuację, taką metodę dyskusji, w której każdy, kto się z nimi nie zgadza, jest zdrajcą narodowym, jest na pasku, nie wiem, albo Putina, albo Brukseli. To trwało przez lata, to od czasu katastrofy smoleńskiej się zaczęło, że żadna taka merytoryczna dyskusja była praktycznie niemożliwa. I to się ciągnie. I niestety, jeżeli chodzi o wybory europejskie, ja już o tym powiedziałem, ale tak naprawdę uważam, że PiS w swoich działaniach względem Unii Europejskiej, no już nie rządzi na szczęście, ale PiS również w Parlamencie Europejskim będzie działał obstrukcyjnie, a gdyby rządził, to wyciągałby Polskę z Unii Europejskiej. To co mówiono, że polexit jest niemożliwy, no jest niemożliwy, jeżeli rządzą ci, którzy tego nie chcą. Dlatego ta kampania, jak sądzę, będzie dość prosta. To znaczy będzie taka, kto jest za Europą, w tym sensie Polską, silną Polską w Europie, a kto jest za Polską peryferyjną, marginalną i być może Panie poza Europą? To właśnie jeszcze jeden wątek, na pewno nie najważniejszy tej już trwającej nieoficjalnej kampanii, ale jednak ja byłam zdumiona. W ubiegłym tygodniu odbyło się w Brukseli takie spotkanie tych, nie wiem jak to nazwać, konserwatywnych, skrajnych, nacjonalistycznych ugrupowań, zwał jak zwał. W ogóle do tego spotkania miało nie dojść, zmieniano miejsca i tak dalej, ostatecznie do niego doszło. Był tam oczywiście Viktor Orban, był także były premier Mateusz Morawiecki i był też Nigel Farage, którego państwo zapewne wszyscy pamiętają. Skrajnie antyunijny brytyjski polityk, który jeszcze kilka lat temu mówił, że on nie chce Polski w Unii Europejskiej, że on nie widzi powodu, dlaczego Polska w Unii Europejskiej ma się znajdować i tak dalej, i tak dalej. I z nim ramię w ramię podczas tego spotkania siedział Mateusz Morawiecki, który nie dyskutował z Farażem, panie, co pan opowiadał, popełnił pan błąd, tylko tworzyli jakiś jeden wspólny front. I teraz jak ma to zinterpretować polski wyborca? Znaczy, Mateusz Morawiecki spotyka się ze skrajnie unijnym i antypolskim politykiem. No i z Orbanem oczywiście. No i Orban, to już wiadomo. Znaczy, no widać wyraźnie, czym jest PiS, bo Morawiecki przecież no nie pojechał tam, bo tak sobie wymyślił, tylko po konsultacjach z prezesem tam się pojawił. I cała ta grupa, która tam się zebrała, to są ci, którzy praktycznie chcą rozwalić Unię Europejską. Praktycznie rozwalić. A PiS pana zdaniem też ma taki plan? Chciałoby rozwalić Unię? Z PiS-em jest taki problem, że to nie jest jakiś plan długofalowy, tylko to jest coś, co tkwi w głowie Jarosława Kaczyńskiego, który prawie nigdy nie był za granicą, który nie rozumie świata, który uważa, że Polska
jest narażona bez przerwy na jakieś ataki, na podstępne spiski. I oczywiście Unia jest takim poważnym spiskiem antypolskim. I w związku z tym on może mówić publicznie, on będzie mówił co innego. On będzie mówił, że my chcemy być w Unii, tylko w innej Unii. To jest taka retoryka. Tylko że ta inna Unia nie istnieje. Ta inna Unia, dążenie do innej Unii oznacza rozbicie tej Unii. Panie marszałku, tylko problem polega na tym, że my jesteśmy, no, truizm, ale warto o tym wspomnieć po raz kolejny w tym kontekście, w bardzo specyficznej sytuacji międzynarodowej, geopolitycznej, mówiąc krótko, wojna za naszą wschodnią granicą. I Władimir Putin, który nie ma zamiaru się zatrzymać, jeżeli ktoś go nie zatrzyma. I teraz tak, politycy Prawa i Sprawiedliwości z byłą znowu premier, tylko tym razem Beatą Szydło na czele, oburzają się na wypowiedź niemieckich polityków, którzy stwierdzili ostatnio, że biorą odpowiedzialność za bezpieczeństwo wschodniej flanki. Że to jest skandal, jak oni mogą tak mówić, że pamiętamy, czym się kończyło branie odpowiedzialności przez Niemców za cokolwiek. I teraz tak, w tej sytuacji, znaczy my, czy PiS oburza się, że Niemcy mówią, nie zostawimy was. Bierzemy wspólną odpowiedzialność za to, co się dzieje na wschodniej flance. Czy naprawdę da się jakoś wytłumaczyć takie stanowisko? To straszenie złym Niemcem jeszcze pana zdaniem rzeczywiście robi robotę, jak to mawia młodzież w polskiej polityce? No panie redaktor, to jest to, co przed chwilą powiedziałem. To znaczy robienie polityki... Ale to już jest kwestia bezpieczeństwa naszego. Ale to w głowach to mają, zakodowane jakieś chipy, że politykę trzeba robić na strachu. To znaczy trzeba straszyć obywateli, i następnie im mówić, że jak już będą dostatecznie przestraszeni, że jedynymi, którzy mogą was ochronić przed tymi niebezpieczeństwami mitycznymi, to jesteśmy my. No i to jest mniej więcej to samo. No, fobia antyniemiecka, to jest... No, PiS popsuł te stosunki przecież z Unią Europejską, z Niemcami, z kim się tylko dało. Oczywiście... To, co politycy niemieccy powiedzieli o tej odpowiedzialności, no to właśnie... To powinno nas cieszyć chyba. To powinno nas cieszyć, oczywiście, że tak, bo oni byli dość wstrzemięźliwi poprzednio, jeżeli chodzi w ogóle o użycie broni, armii i tak dalej, i tak dalej. Przecież nikt tu nie będzie napadał na Polskę, na litość boską. No. No, z tweeta pani premier dokładnie taka sugestia bije. Ja czytam starannie wszystkie tweety pani premier, ponieważ wpisałem ją jako obserwowaną. Nie dlatego, żebym się wiele uczył z tych tweetów, tylko to jest taki, jej tweety to jest taki znak. Jakby ktoś poczytał jej tweety, one ociekają taką nienawiścią, jadem. Cokolwiek się nie dzieje w Unii Europejskiej, to jest albo złe po prostu, albo jest skierowane przeciwko Polsce. Tak to wygląda. Trochę mi to przypomina, no, stary dowcip suchar oczywiście, o tym partyzancie, którego odkryto gdzieś tam w latach 70. w lasach. Takiego starego człowieka, prawda, który nie wiedział w ogóle, co jest, gdzie on jest, który to jest rok. Jak mu powiedzieli, że jest rok 70, on mówi, a wojna? Nie, no wojna to już się skończyła 20 parę lat temu. No a ja te pociągi ciągle wysadzam i wysadzam. Więc to jest taka mentalność. Panie marszałku, i na koniec jeszcze pytanie o ten pakiet pomocowy przyjęty ostatecznie przez Izbę Reprezentantów pakiet pomocowy oczywiście dla Ukrainy. Niemal 61 miliardów dolarów. Szybka decyzja Senatu ma być szybko, ma to trafić na biurko prezydenta Joe Bidena i bez zbędnej zwłoki ma zostać podpisane. Oczywiście trumpiści w większości przeciw temu pakietowi. I teraz pytanie pana zdaniem, czy to nie jest mimo wszystko za późno? Bo decyzja oczywiście bardzo dobra, oczekiwana, ale pytanie, czy nie za późno? No tak jak napisał Donald Tusk w swoim twecie, że lepiej późno niż za późno, aczkolwiek ma nadzieję, że to nie jest za późno dla Ukrainy. To jest dobre podsumowanie tego, dlatego że no faktycznie te kilka miesięcy pół roku przeciągania, to były tysiące śmierci tam, również pewnego cofnięcia się, przełamania frontu pod Bachmutem na przykład, Awdijewką. W związku z tym
Szkoda. No ja, jak to obserwowałem cały czas, to no po prostu fizycznie cierpiałem, no fizycznie, że coś takiego może się dziać. No i tutaj, no niestety, wszystkim tę negatywną rolę odegrał Trump. No, dobrze, że w końcu zmiękł. Przypuszczam, że pod Ale to robota amerykańskiego wywiadu prawdopodobnie. To jest wywiad, ale to byli także, sądzę, parlamentarzyści republikańscy, przynajmniej Wyborcy część. Wyborcy PiSu twierdzą, że to premier, że prezydent Andrzej Duda, że to po tym spotkaniu się znaczy, wszystko wydarzyło. Ja nie będę drwił z tego. Uważam, że Duda włożył swoją cegiełkę do tego. Podobnie Sikorski, który tam był, rozmawiał, nie z Trumpem, ale rozmawiał z republikańskimi kongresmenami, więc parę osób się tutaj stąd też przyłożyło, ale wydaje mi się, że główne elementy były wywiad na pewno, który pokazywał, co się będzie działo, a tam prezydenci i byli prezydenci poważnie traktują to, co wywiad mówi. Ale chyba jeszcze jedna rzecz. Mianowicie Trump, jak pamiętamy, powiedział, że on nie da grosza na pomoc dla Ukrainy, a jak zostanie prezydentem, to on tę wojnę skończy w 24 godziny, tak? Tylko on się teraz zorientował, że jeżeli nie będzie tej pomocy, to do czasu, jak on zostanie wybrany, to już Ukrainy nie... Znaczy, Ukraina będzie, ale już ta wojna będzie przegrana i on będzie obciążony tym, to będzie jego wina, a to położy go w wyborach prezydenckich kompletnie, nie mówiąc o tym, że nie będzie mógł zakończyć ten wojny. Czy pan, że przegrana Ukrainy położyłaby godziny. Trumpa w wyborach? Że Amerykanie w ogóle braliby to pod uwagę głosując? Braliby. Tak? Braliby absolutnie, dlatego że no, to jednak te wszystkie obrazki, które by szły w telewizjach amerykańskich pokazujące na no, różnego rodzaju ekscesy, które tam by się musiały dziać, prawda? Zniszczenia, tysiące ofiar i tak dalej, i tak dalej. Trzeba pamiętać, że Trump nie mówił, że no, Ukraina się po prostu powinna poddać i tak dalej. Nie, nie. On mówił, że on zakończy tę wojnę porozumieniem. No, a jakie byłoby porozumienie w sytuacji, w której Rosjanie by opanowali, nie wiem, połowę Ukrainy, Charków, może Kijów, prawda? No, najsmutniejsze jest to, że te 61 miliardów według amerykańskiego wywiadu ma pozwolić Ukrainie przetrwać do końca roku. No, ale to już jest temat na zupełnie inną dyskusję. Marek Borowski, senator Koalicji Obywatelskiej, były marszałek Sejmu. Panie marszałku, bardzo dziękuję za to spotkanie i za tę rozmowę. A u państwa już za chwilę pan doktor habilitowany Tomasz Słomka. Proszę zostać z nami. Trzecia droga w Europie jest bardzo potrzebna. Chcemy też wyraźnie powiedzieć, że będziemy życzliwie mówić i patrzeć na naszych koalicjantów. My nie szukamy wrogów po stronie tych, z którymi tworzymy koalicję rządową. Możemy się różnić, ale wiemy, że wspólny mianownik siła Polski w Unii Europejskiej był jednym z fundamentów powstania naszej koalicji. Zdajemy sobie z tego sprawę i mamy nadzieję, że błędy kampanii samorządowej w tym zakresie przez nikogo nie zostaną powtórzone. Lepiej o sobie dobrze, jak mamy jakieś uwagi, to warto je wymienić w sposób bezpośredni. My będziemy zachęcać do głosowania na trzecią drogę i o te głosy na trzecią drogę prosimy. Bez trzeciej drogi nie będzie też zmiany w Europie, nie będzie umocnienia w Polski w Europie. Ta nasza niepodległość, która wróciła w 1989 roku, miałaby być kolejnym incydentem. Tamta z 18 roku trwała niewiele powyżej 20 lat, nawet nie 21, a ta miałaby trwać lat 30 kilka. To naprawdę jest rzecz całkowicie niedopuszczalna, ale pamiętajcie państwo, że to jest także stawka tych wyborów. Wyborów, które mogą, powtarzam to, przynieść w Europie bardzo poważną zmianę.
Państwa gościem dr habilitowany Tomasz Słomka, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktor. Ostatnio wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, będąc tutaj u mnie, nazwał to, co się w tej chwili dzieje, politycznym szaleństwem. Miał na myśli tę mnogość wyborów, kampanii, to, że właściwie jedna przechodzi w drugą, bo dopiero się skończyła samorządowa, jednocześnie trwała już ta europejska. Czy wyniki wyborów samorządowych, które za chwilę sobie troszkę przeanalizujemy, pana zdaniem pozwalają nam przewidzieć czy prognozować wyniki wyborów europejskich? Czy to są tak kompletnie różne wybory, że właściwie nic nam to nie powie? No, pan marszałek to tak troszkę z przymrużeniem oka oczywiście użył tego określenia. No wiadomo. Polityczne szaleństwo, bo to jest sama istota demokracji. Co prawda czasem się boimy tego szaleństwa chyba, bo w sposób niekonstytucyjny zdarza nam się przesunąć termin wyborów, jak to było właśnie przy okazji własnego planu. No i paść ofiarą własnego planu. Ale teraz zmierzając do pytania pani redaktor. Każde wcześniejsze wybory są rodzajem sprawdzianu, pewnego kolokwium swoistego na następne wybory. A jeżeli stawka jest jeszcze wyższa, to tym bardziej, bo myślę, że tutaj mieliśmy w wyborach samorządowych już pierwsze sprawdziany przed wyborami prezydenckimi w 2025 roku. To znaczy? To było dobre pole, żeby zbadać ewentualnych kandydatów. Ja myślę, że pani senator Biejat w Warszawie mogła być w jakiś sposób sprawdzana, jak ona sprawdza się w sytuacji. Pan Bocheński też miał być sprawdzany. No i właśnie drugi przypadek to jest pan Bocheński. No tutaj to chyba będzie gruntowna zmiana planów, jeżeli lokowano w nim jakieś nadzieje. Zresztą mówi się już w kuluarach, że sięgnie się po innego wcześniejszego polityka, który funkcjonował na poziomie regionalnym. Zobaczymy, czy rzeczywiście będzie to prawdziwe. O kim pan mówi? O pośle Bocheńskim z zachodniopomorskiego, bo słyszałem już takie w kuluarach tezy, że to właśnie on mógłby być przygotowywany. Bocheński? Chyba tak. Wojewoda takie same nazwiska? No proszę bardzo. A to zaraz w ogóle jakoś Bogucki, przepraszam. No właśnie, Bogucki. To jest moja. Ale to nie, to nic, no bo nieznany jeszcze kandydat, no ale Andrzej Duda też był nieznanym kandydatem. Ale dobrze, zostawmy na razie wybory prezydenckie i zajmijmy się tym, co wczoraj. Jak bardzo zasmuciła pana ta frekwencja? Pani redaktor, próbuje za każdym razem na mnie wymusić tezę, że frekwencja jest czymś tragicznym. Tak, znaczy tragicznym. No 44% panie doktorze, przestańmy mówić, że to jest dobry wynik. No, trzeba zimnej wody wylać na nasze wyborców głowy. Ale to był przewidywalny wynik, pani redaktor, ponieważ w tych drugich turach zawsze mobilizacja jest mniejsza i to jest rzecz potwierdzona, można powiedzieć, jak w regularności szwajcarskiego zegarka. Oczywiście punktowo w takich sytuacjach, jak na przykład starcie krakowskie, czy wrocławskie, czy rzeszowskie, no to rzeczywiście tutaj ta frekwencja jest zazwyczaj wyższa, bo rzeczywiście ważą się... 35% frekwencja. No tak, akurat wrocławski przykład nie jest może najlepszy, ale w wielu innych miejscach jest to całkiem niezły wynik. Natomiast mówię, co do reguły te drugie tury mają frekwencję niższą. A to jest, i tu się zgodzę, pewna smutna konstatacja, ponieważ tu rozgrywa się ostateczna decyzja o tym, jak będą przez 5 lat prowadzone sprawy gmin. Jak będą załatwiane najważniejsze kwestie przez kluczowe osoby, przecież wybieramy tę osobę, która po 2002 roku jest przecież tym jednoosobowym zarządem. Tak naprawdę w rękach tego zarządu tkwią wszystkie decyzje. A więc to jest oczywiście zasmucające. I ja się też obawiam jednej rzeczy, że my znów wchodzimy w pewną taką fazę niższych frekwencji, że spadło to napięcie, że spadła ta mobilizacja polityczna. Zadanie zostało wykonane 15 października. Po 15 października tak. Została przełamana pewna taka obawa, że się nie da wygrać. W tej chwili zatem ten zapał spadł i myślę, że w wyborach europejskich do Parlamentu Europejskiego będziemy mieli podobnie niższą niż 5 lat temu frekwencję i dopiero ona wyższa pojawi się w 2025
ale to też jest pewna tradycja, bo prezydenckie zawsze cieszą się najwyższą frekwencją. No poza tymi oczywiście parlamentarnymi zeszłego roku. Panie doktorze, a jakby pan podsumował wyniki tych wyborów? Znaczy możemy określić zwycięzcę tych wyborów, czy się nie da? Bo oczywiście zwycięstwa ogłaszają wszyscy. Wszyscy ogłaszają. Przez koalicję po Prawo i Sprawiedliwość, kończąc na trzeciej drodze i Lewicy. Oczywiście no, patrzymy ale tak na wielowymiarowość i wielopiętrowość tych, tych wyborów i myślę, że na poziomie gminnym po raz kolejny zwyciężył lokalizm, czyli jednak w większości gmin nie partie polityczne lub nie bezpośrednio partie polityczne, bo wiadomo, że one się za pewnymi komitetami gdzieś tam w tle często kryły, ale partie nie miały odwagi wyjść wprost i to jest bardzo dobre. Bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ tak naprawdę nie o to idzie gra w gminach, żeby ideologie partyjne były podstawą, tylko sprawy lokalne i problemy lokalne. Drugi poziom powiaty i województwa. Ja je tutaj łączę troszeczkę, bo tu jednak partie polityczne odgrywają dużą rolę, oczywiście szczególnie na poziomie województw. No i z jednej strony można byłoby powiedzieć, że tu zwycięzcą jest opozycja, czyli PiS. Bo procentowo, patrząc chociażby na wyniki sejmikowe, PiS przeważył. Ale jednak, jeżeli patrzylibyśmy na podział mandatów w sejmikach, nie mam co prawda ściągi przed sobą, więc trochę odtwarzam z pamięci, to widać wyraźnie pewną tendencję. Jest bardzo wyraźny spadek liczby mandatów, które dzierży Prawo i Sprawiedliwość, a przyrost liczby mandatów, które ma Koalicja Obywatelska. Czyli w istocie, jeśli chodzi o takie, takie zmiany, to Koalicja jest wygranym tych, tych wyborów. I oczywiście zastanawia kwestia trzeciej drogi. No bo z jednej strony ona nie odegrała większej roli w miastach, a tutaj prawdopodobnie liczono, że będzie taki sprawdzian dla Polski 2050, na ile ona jest uzupełnieniem PSL-u w większych miastach. Nie, nie do końca się to, a właściwie to się nie udało. Natomiast myślę, że całkiem niezły wynik, jeśli chodzi o radnych, trzecia droga. Czyli nie ma zwycięzców tych wyborów tak naprawdę, tylko jednoznacznego zwycięstwa. No, moim zdaniem nie ma, bo rzeczywiście i Prawo i Sprawiedliwość, i Koalicja Obywatelska mają prawo w jakiejś mierze czuć się wygranymi, ale tak naprawdę jest swoisty remis z uwzględnieniem trzeciej drogi. Ale z drogi. Drugiej strony PiS, który traci Zakopane i nie tylko Zakopane, jeżeli chodzi o Podkarpacie, Radom. No parę takich przyczółków pisowskich, które od zawsze i na zawsze pisowskie były. To też jest pewien symbol. Tak, PiS nie odegrał większej roli w większych i dużych miastach. To jest jakby nie do przejścia po pierwsze, a po drugie okazuje się, że jednak to poparcie lokalne, tam nawet w tych przyczółkach, też powoduje, że trzeba się zastanowić nad, nad przyczynami. I myślę, że Jarosław Kaczyński ma spory zgryz po tych wyborach. I jeszcze jedna warta uwagi rzecz, czyli Trójmiasto. Zdominowane przez kobiety absolutnie. Mamy trzy prezydentki Gdyni, Gdańska, Sopotu plus panią wojewodę. Tak, to jest bardzo ciekawy przypadek. Oczywiście możemy to temu się przyglądać z dwóch perspektyw. Raz z perspektywy, która buduje, powiedzmy sobie szczerze, bo narzekamy i słusznie na to, że kobiety nie są obecne w sposób dostateczny w życiu politycznym, w życiu publicznym i cieszę się, że Trójmiasto przełamuje tę, symbolicznie ten problem. No z drugiej strony oczywiście patrzymy z perspektywy tego, jakie programy zaproponowano i myślę, że trochę ten gdyński przypadek różni się od gdańskiego przypadku. Nie dość, że w ogóle Wojciech Szczurek nie wszedł do drugiej tury, to jeszcze kandydat Koalicji Obywatelskiej przegrał właśnie tak. Z panią prezydent elekt już tak, w tej chwili. Pani prezydent Gdańska, no, że tak powiem, nie ma przyjaciółki politycznej w Gdyni, ale to nie oznacza, że
że się nie dogadają. Ma źle funkcjonować. Czy to będzie najtrudniejsza ze wszystkich kadencji Jacka Sutryka? Panie doktorze, jak pan sądzi? Bo deklasacja pani Bodnar przez pana Sutryka, ale przy frekwencji 35%, no którą pan Sutryk zdawał się jakoś niespecjalnie wczoraj przejmować, a chyba powinien. No, chyba ważniejsze było zwycięstwo dla pana prezydenta i to jest ten pewnie ten pierwszy sygnał, który dotarł do zmęczonego kampanią polityka. Natomiast ja myślę, że trzeba się tutaj zastanowić. Ja tak szybciutko wrzuciłem ten Wrocław do wysokich frekwencji, ale oczywiście to jest ten punkt, który powoduje, że trzeba się zastanowić, czy to nie było czasem głosowanie na zasadzie mniejszego zła, a większość nie widziała w ogóle wyboru. No bo czym jest ta absencja? To jest raczej sygnałem wysłanym do tego, że żadna z opcji nie jest zadowalająca i żadna z opcji w oczach wyborców nie wzmacnia takiego przekonania, że Wrocław będzie się rozwijał. A więc to jest chyba jednak głosowanie na to mniejsze zło. Pani Bodnar, przepraszam za to określenie, trzymam się tego zła, no ale była tym złem mniej znanym jeszcze do tego, nieco egzotycznym. No i ten, to myślę, że nie pomogło jej to ostatnie wystąpienie. Tak. Zaczynam to porównywać do pani Katarzyny Pakosińskiej z tym takim. No tak, myślę, że no, pani Bodnar ma jeszcze wiele możliwości. Musi pouczyć, znaczy jeszcze doświadczenie zdobyć. Tak. O tak, jak więc każdy myślę, zresztą, to przecież nie jest żaden zarzut. Każdy musi zdobyć jest doświadczenie. Jest posłanką, a więc to jest dobry czas, żeby nabyć doświadczenie. Panie doktorze, to teraz trochę o tym, co dziś w polityce, bo dzisiaj o 13:00 przesłuchanie Mariusza Kamińskiego przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy afery wizowej. No dość konsekwentne i dość specyficzne nadal zachowanie pana Kamińskiego, który twierdzi, że jest posłem i nie przyjmuje zarzutów prokuratury, które usłyszał w ubiegłym tygodniu i mało tego, bez cienia żenady wychodzi do dziennikarzy, mówi: pouczyłem panią prokurator, co i jak. No. Czego pan się w związku z tym, z taką, a nie inną postawą pana Kamińskiego spodziewa po tym dzisiejszym przesłuchaniu? Czy mogę się spodziewać dwóch rzeczy w istocie, bo rzeczywiście jest ta... Powiem pani szczerze, pani redaktor, już nawet przestaje mnie przejmować czy przykuwać moją uwagę tego typu zachowanie panów Wąsika i Kamińskiego, bo widzę, że to jest przypadek nie do uleczenia swoiście politycznego. Są przekonani o swojej słuszności i co gorsza, oczywiście mają wizję jakiegoś alternatywnego porządku prawnego, w którym funkcjonują. I to jest najgorsza informacja z tego wydarzenia. A więc powiedziałam o dwóch potencjalnych scenariuszach na komisji. Albo będzie to model znany już z wcześniejszych przesłuchań przed komisjami, czyli wypowiedziałem się w wolnej fazie wypowiedzi i już dalej nie będę odpowiadał na żadne pytania, bo wszystko, co miałem do powiedzenia, powiedziałem. Czyli nudne powtarzanie pewnej frazy. Jak ja mówię, stawiać raczej z pozycji mędrca będzie. Ja was tutaj wszystkich pouczę, to znaczy prawo, sprawiedliwość, suwerenność i bohaterstwo. Ale może to być właśnie przekazane w formie takiej, nie będę się zniżał do poziomu dyskusji z komisją, którą uważam za niewłaściwą i która właściwie nic mi nie może zrobić, bo właściwie co mogłaby mi zrobić, nie ma podstaw. Ale druga rzecz to może być spektakl polityczny, czyli wejście w pewne zwarcie jednak z komisją, pokazanie próby siły. Więc pouczanie będzie tutaj z poziomu wielkiej awantury. Więc ja myślę, że nie mamy tutaj tak naprawdę możliwości przewidzenia, co się będzie działo na tej komisji, bo tych scenariuszy jest przynajmniej kilka. No dobrze, ale zaskoczył pana Kamiński, który po usłyszeniu zarzutów nielegalnego głosowania w Sejmie mówi, że on nie znaczy, to jest obywatel, który mówi, że nie bierze pod uwagę tego, o czym poinformowała go prokuratura. Znaczy, zna pan innego obywatela, który wychodzi z przesłuchania w prokuraturze i mówi, ja tego nie przyjmuję, ja pouczę panią prokurator, czy też pana prokuratora? Pani redaktor. Bo to jest głębsza sprawa, panie doktorze. My sobie oczywiście możemy dworować, możemy twierdzić, że ja są nieuleczalne. Ja nie będę dworował, ja za chwilę powiem coś, co mnie jeszcze bardziej przeraziło. Proszę bardzo. Bo to, że obywatel Kamiński tak mówi, to no to już powiedziałem, że to jest...
nieuleczalny choroba, przypadek, tak. W której no, przypadku no, trzeba się z tym pogodzić, ale mam pewne instrumenty. Natomiast kilka dni temu pan prezydent również przyłączył się do tego chóru potępiającego prokuraturę i właśnie nie przyjmującego do wiadomości, z którymś z wywiadów pan prezydent to jasno powiedział. I to jest przerażający model, ponieważ mówi to osoba, która konstytucyjnie ma przypisaną rolę strażnika konstytucji. 126 artykuł ustęp 2 stoi jak byk, że pan prezydent powinien być tym, który chroni porządek prawny, a nie go podważa. I ja jestem tutaj przestraszony tym wzorcem, który płynie do różnych obywateli kamińskich i wąsików i im podobnych. Natomiast no oczywiście mam nadzieję, że prokuratura będzie spokojnie, pomimo różnych komentarzy, no bo prokuratura nie jest od tego, żeby się przejmować tego typu komentarzami, tylko po prostu skutecznie, konsekwentnie wyprowadzić sprawy. I myślę, że tylko tak, z drugiej strony zwykły tak obywatel może poczuć się zirytowany, że jedni obywatele mogą sobie pozwolić na takie komentarze, a inni są po prostu brani za fraki, jak ja to myślę, się mówi, że przeciętny obywatel już od dawna jest, przepraszam, zakreślenie wkurzony, że tak się dzieje, bo to nie jest przecież dzisiaj i tylko ta jedna sytuacja. Panie doktorze, a czy pana zdaniem to się przełoży na głosy, czy też brak głosów dla panów Wąsika i Kamińskiego? No bo wiadomo, że oni trafią na listy do Parlamentu Europejskiego, trafi też tam pan Obajtek. Sądzi pan, że u wyborców Prawa i Sprawiedliwości zdecyduje raczej takie poczucie syndromu oblężonej twierdzy, że naszych atakują, my ich musimy obronić? Czy jednak już ta polityczna bezczelność będzie widoczna nawet dla wyborców partii Jarosława Kaczyńskiego? Ja wiem, jak zachowają się wyborcy twardzi. Czyli ten twardy zagłosują za. Elektorat, oczywiście, że zagłosują za, ponieważ ci wyborcy nie przyjmują argumentów, które mogłyby podważać ich głębokie przekonanie, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią zbawienia narodowego i obrony niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej. Słyszeliśmy nawet w materiale przed naszą rozmową znów straszenie przez Jarosława Kaczyńskiego utratą niepodległości. Tak, tak. Pan prezes się trochę pomylił, bo w 1989 roku Polska nie odzyskała niepodległości, bo była wyodrębnionym państwem na mapie świata. Odzyskaliśmy suwerenność, zdolność do samodzielnego funkcjonowania, ale już nie będę się nad tym pastwił. Natomiast słyszał pan, że Mateusz Morawiecki był bojownikiem o wolność w latach 80. Poinformował o tym na spotkaniu w Brukseli, ramię w ramię, siedząc z Nigelem Farage'em. No oczywiście. Użył sformułowania, że był bojownikiem o wolność. Niedługo pan premier Morawiecki prawdopodobnie będzie objęty działaniem artykułu 19 Konstytucji o ochronie weteranów. I być może tak się rzeczywiście stanie. Natomiast mówiąc już zupełnie poważnie, wracając do tych elektoratów, twardy elektorat to jest 20 kilka procent wyborców, zagłosuje w określony sposób. Dla mnie pytaniem bardzo ważnym jest to, na ile wystraszy się tych chwiejnych, tych, którzy umiarkowanych może bardziej i głosowali też, tak, w ostatnich wyborach, różnego rodzaju wyborach na Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ uważali po pierwsze, że musi być jakaś równowaga, że są ciekawe i dobre programy społeczne, że no można przymknąć oko na pewne rzeczy, bo każda władza robi różne, mówiąc przepraszam brzydko, przekręty, więc PiS nie jest wcale gorszy, ale teraz mnie ciekawi, czy to będzie nadal działało. Nie wiem, czy pan słyszał, że Daniel Obajtek się boi. Boi się i mówi, że jest śledzony i że jest cały czas inwigilowany, on i jego znajomi, i że pod jego domem, opowiada tak, cały czas stoi ktoś z aparatem. Uważa, że to dlatego, że ma wiedzę na temat tego, co działo się w Orlenie, i dla wielu osób to może być bardzo niewygodny temat, na temat tego, co działo się wcześniej, że tam działały mafie. Przypomina pan sobie, żeby Daniel Obajtek składał do prokuratury jakieś zawiadomienie w sprawie tego, co przed jego erą działo się w Orlenie? Nie. No bo jeżeli miał taką wiedzę,
Powinien oczywiście ma ją w dalszym ciągu, procedurę. Do czego sam się przyznaje, no to chyba powinien odpowiednie organy ścigania poinformować, prawda? Nie wiem, jaki to jest sygnał wysłany opinii publicznej, że Polska stacza się w otchłań jakiegoś państwa policyjnego albo państwa mafijno-policyjnego układowego, który prześladuje opozycję. No, to są takie bardzo łatwo rzucane opinii publicznej, nieweryfikowalne oskarżenia i insynuacje, które trudno jest racjonalnie zbić. Mnie jako obywatelkę interesuje to, co z tą wiedzą zrobił pan Obajtek o tej mafii w Orlenie. Oczywiście, więc po pierwsze, przecież dostęp do prokuratury jest i można zawsze to wykorzystać i bardzo bym doradzał. A ponieważ jesteśmy dzisiaj w takim nurcie ironiczno-kąśliwym przy poniedziałku, no to powiedziałbym, że jeżeli pan prezes Obajtek jest zaniepokojony, no to stać go na to, zarobił dużo pieniędzy, stać go na to, żeby wynająć firmę, która będzie go chroniła. Pan Obajtek i jego dom. Odpowiadał także na pytanie o wydanie milionów złotych z kart kredytowych na prywatne historie lub też nie tylko. Bo tam, nie wiem czy pan słyszał, są nawet wydatki stomatologiczne i botoks. No. Tak, ale 400 tysięcy złotych na obiady w restauracjach i blisko 200 tysięcy na obiady za granicą. Co odpowiada pan Obajtek? To pan uważa, że biznes ma jechać do McDonalda czy KFC? A pamięta pani redaktor Ośmiorniczki? Tak. Które były ogromnym problemem, ogromnym nadużyciem, ale myślę, że gdyby porównać wydatki. Pamiętam zegarek, Sławomir Nowaka też. Sławomir Nowak powinien trzymać się pewnych zasad i powinien się wtedy odpowiednio zachować. Natomiast nikt nie dyskutuje, natomiast mówimy o skali problemów. Tak, oczywiście. Natomiast ja bym chciał zobaczyć obciążenie karty przy okazji ośmiorniczek i obciążenie właśnie tej karty, o której mówimy w przypadku Orlenu. Myślę, że mielibyśmy tutaj przepaść. Rów Mariański, który pokazuje, jak bardzo zmieniła się mentalność tych, albo ona nie była zmieniona, po prostu była ukryta, którzy krytykowali kiedyś jedzenie ośmiorniczek. Oczywiście, że finanse publiczne są rzeczą świętą i trzeba ich pilnować. Tutaj pan Roman, nasz widz, napisał, że jeżeli nie jedli ośmiorniczek, to się to nie liczy. No, może rzeczywiście, ale prawdę mówiąc, to jeszcze zakończenie takie dla mnie też trochę dziwne. No, nie mogą jeść w McDonaldzie, to każdy przeciętny człowiek może tam nadludzie. Jaki tu się wysyła sygnał? To jest taki bardzo klasizm. Sygnał. To jest jakiś klasizm w takim razie. No, pan prezes Obajtek nie zdołał dobrego przykładu tutaj przywołać. No dobrze, to jeszcze o Marianie Banasiu, panie doktorze, który jak się okazuje nie odpuszcza i ma składać zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na celowym dążeniu do usunięcia go z funkcji prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Taki NIK wydał właśnie komunikat. Zawiadomienie dotyczy osób, które od 2015 roku, cytuję, mogły doprowadzić między innymi do naruszenia porządku publicznego, bezpieczeństwa państwa i obywateli. Przekazano także w komunikacie, że pan Banaś podjął decyzję, przepraszam, po trwającym wiele miesięcy procesie gromadzenia materiałów dowodowych. Zawiadomienie dotyczy także czynienia przygotowań do popełnienia tego przestępstwa, w tym prób bezprawnego wywierania wpływu na czynności urzędowe. Mowa trawa urzędnicza. Że ktoś próbował wywierać naciski na Mariana Banasia. O tak, w dużym skrócie. I już ostatnia sprawa. Zawiadomienie to dotyczy także funkcjonariuszy służb specjalnych, którzy swoim działaniem mieli wpływać na zachowania niezależności i odporność prezesa NIK na ewentualne naciski. O właśnie, to jest to, o czym powiedziałam, ze strony tych służb oraz przedstawicieli i liderów partii politycznej. Czyli Marian Banaś donosi w sprawie Mariana Banasia. Jeżeli ma wiedzę, mówiliśmy wcześniej, jeżeli ktoś ma wiedzę... To powinien oddawać do prokuratury, tak? Klasyfikuje się do postępowania, to oczywiście prosta droga do prokuratury. Ale Marian Banaś jeszcze pana zdaniem jest w stanie napsuć krwi PiS-owi, czy nie? Oczywiście, że tak. I Marian Banaś, i Najwyższa Izba Kontroli będzie tym elementem, no można powiedzieć, obietnic naprawiania państwa. Tutaj proszę mnie dobrze zrozumieć, ja oczywiście nie zakładam, że Marian Banaś wprost przyłącza się do realizacji obietnic wyborczych, które były składane przed październikiem 2023 roku, wyjaśniania
afer, ale w sposób naturalny to, co zgromadziła Najwyższa Izba Kontroli, będzie w tej chwili komplementarnie przedstawiane łącznie z tym, co dzieje się chociażby przed sejmowymi komisjami śledczymi. A więc NIK będzie miał teraz więcej po prostu możliwości realizowania w pełni swoich funkcji. To na koniec jeszcze, panie doktorze, o Małgorzatę Manowską chciałam pana zapytać, bo wiemy, że zawnioskowało 6 sędziów o zwołanie posiedzenia Trybunału Stanu, żeby zmienić jego regulamin. No i pani Manowska, jako pierwsza prezeska Sądu Najwyższego, oczywiście odrzuciła ten wniosek, bo ona z urzędu jednocześnie kieruje Trybunałem Stanu. Tak. Chodziło o to sędziom, żeby zmienić regulamin tak, żeby ograniczyć uprawnienia pani Manowskiej, która właściwie ma dowolność postępowania, jeżeli chodzi o zwoływanie składów, posiedzeń i treści tych posiedzeń Trybunału Stanu. Teraz oczywiście twierdzi, że tam prześle uzasadnienie, że ona jest otwarta na merytoryczną, rzetelną i pozbawioną emocji dyskusję. Tak zapewnia. Ale pytanie, jak pana zdaniem ta sprawa się skończy i czy skończy się czymkolwiek? Czy Trybunał Stanu będzie kolejnym takim wyłączonym czujnikiem demokracji? Właśnie jedna nie ulega wątpliwości, że Trybunał Stanu, tak jak wiele innych instytucji, został obudowany formalnymi, normatywnymi rozwiązaniami, które mają właściwie zapobiec skuteczności postępowania, gdyby Sejmowi jakimś sposobem udało się postawić kogoś w stan oskarżenia. I to jest bardzo przykra konstatacja, że pani sędzia, która powinna być absolutnie poza sporem politycznym, w istocie, czy tego wprost powie, czy nie, włącza się w ten mechanizm oporu przeciwko rozliczeniu nieprawidłowości minionego okresu. Problem jest podwójny, ponieważ pani sędzia przecież jest pierwszą prezeską Sądu Najwyższego wyłonioną w okresie 2015-2023, a zatem już po zmianie prawnych, więc jej status jest też problematyczny i nie wiadomo, czy nie będzie elementem dalszego sporu prawnego. Czyli czeka nas kolejny bój, tym razem o Trybunał Stanu zapewne. Tak jest. Doktor habilitowany Tomasz Słomka, Uniwersytet Warszawski. Panie doktorze, jak zwykle bardzo dziękuję za to spotkanie. Spotkanie, które kończy dzisiejsze wydanie Ekspresu Biedrzyckiej. Oczywiście bardzo, bardzo państwu dziękujemy za obecność tak liczną i wiele komentarzy. Wracamy oczywiście do państwa jutro o godzinie 9:07, także już teraz zapraszamy. I zapraszam też w imieniu Tomka Walczaka na raport, który już za chwilę. Pięknie państwu dziękujemy za dziś. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski i cała ekipa. Do zobaczenia jutro.
Dzień dobry, to jest raport, ja nazywam się Tomasz Walczak, a będziemy dzisiaj rozmawiać o ważnych wydarzeniach za oceanem, wydarzeniach, na które podobno wpływ mieli polscy politycy, no ale chyba nie bardzo, a mówię oczywiście o głosowaniu w Kongresie, w Izbie Reprezentantów nad pakietem pomocy dla Ukrainy. On to się rodziło w bólach, to głosowanie rodziło się w bólach, ta pomoc, no ale koniec końców 61 miliardów dolarów pomocy militarnej dla Ukrainy. Ukrainy absolutnie potrzebujące tej pomocy ma w końcu popłynąć. No a co się wydarzyło w tej amerykańskiej polityce i dlaczego tak długo czekaliśmy, żeby ta góra urodziła tę, no mysz tam chyba złe słowo, ale żeby ta góra przemówiła i zagłosowała tak jak trzeba, to wytłumaczę państwu Mateusz Piotrowski, ekspert ze spraw Ameryki, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Serdecznie. No więc tak, mieliśmy to głosowanie, udało się. Cały świat odetchnął z ulgą, odetchnęli przywódcy światowi. Wołodymyr Zełenski także odetchnął. No i co tam się wydarzyło? Mieliśmy taki cykl zdarzeń. Przed programem mówiłem moje zdziwienie, kiedy widzę wystąpienie Mike'a Johnsona, spikera Izby Reprezentantów, przez kilka miesięcy blokującego samo głosowanie nad pomocą Ukrainie. I nagle mówi, tak jakbyśmy oczekiwali, że mówi amerykański przywódca, znaczy... Tak, musimy zagłosować, musimy Ukrainie pomóc, musimy tym wszystkim tyranem na świecie, od Putina po Xi Jinpinga, pokazać, że Ameryka jest tutaj, działa. No ale tak to nie wyglądało przez ostatnie miesiące, więc zastanówmy się, co się wydarzyło, że nagle Mike Johnson zmienił zdanie i pozwolił głosować tę ustawę. Nie wybielając może na start Mike'a Johnsona samego, ale... Nie próbujmy nawet tego robić. Ale wydaje mi się, że pierwszy błąd popełnił Joe Biden w październiku, proponując cały zbiorczy pakiet razem z kwestiami ochrony granic i zacieśnienia, powiedzmy, systemu, żeby powstrzymać nielegalną migrację. Wydawało się wtedy Bidenowi i jego administracji, że to ugłaska republikanów i pozwoli na szybkie przyjęcie, a otworzyło zupełnie nową batalię na froncie, którego Biden się po prostu nie spodziewał. I nie rozmawiano o pomocy dla Ukrainy, o pomocy dla Izraela, rozmawiano o kwestii ochrony granic i zupełnie się nie dogadano, tak? A to trwało 3-4 miesiące, kiedy te negocjacje trwały. W lutym przecież Senat przyjął paczkę właśnie okrojoną o tą ochronę granic, ale ze wszystkim tym, co powinno być w niej zawarte, jeżeli chodzi o pakiet wsparcia międzynarodowego dla Ukrainy, dla Izraela i tak dalej. Ale Johnson nie chciał tego głosować. Powiedział, że to jest niepełna wartość, że trzeba dalej albo rozmawiać o granicy, albo przyjąć coś innego, ale jednak uwzględnić też inne wyzwania, te bardziej istotne z perspektywy republikanów dla amerykańskiej polityki, dla amerykańskiego państwa. Jest też druga strona tego medalu, moim zdaniem, to znaczy Johnson musiał się mierzyć z wieloma bataliami jednocześnie, mając na względzie, jak został wybrany w wyniku odwołania natychmiastowego spikera. Oj, to musielibyśmy duży przypis otworzyć. Tak, spikera McCarthy'ego. Tak, jeśli chodzi o to, dlaczego mógł zostać odwołany, on się tego bał, dlaczego trumpiści są, mówiąc w skrócie po prostu, no bał się odwołania przez trumpistów. Tak, bał się odwołania, bał się wpędzenia znowu partii republikańskiej w pewien chaos. Postanowił zażegnać najpierw, i z perspektywy wewnętrznej wydaje mi się, że słusznie, bardziej istotną walkę, czyli walkę o ustawy budżetowe, które też przeciągały się o pół roku i to się w końcu udało w marcu zrobić. Nawiązać porozumienie ponadpartyjne, przyjąć te ustawy budżetowe. Jak tylko się to udało zrobić, Johnson zapowiedział, że po powrocie przedstawi, to znaczy kiedy Izba Reprezentantów wróci do prac, wkrótce przedstawi nowy, powiedzmy tak, on był wtedy obrandowany, nowy pakiet pomocy zagranicznej. W praktyce to był ten sam pakiet ze zmienionymi detalami i tu kluczowa kwestia, rozbity na trzy, a właściwie cztery ustawy. Dotychczasowy pakiet na trzy ustawy i czwarta dodana taka obudowa dodatkowych pakietów, takich ustaw, projektów legislacyjnych, które miały wzmocnić, powiedzmy, amerykańską politykę zagraniczną. To wszystko sprawiło, że jednak gdzieś to inaczej zostało odebrane, nie przez samych republikanów, bo tutaj wiemy, że opór szczególnie wobec wsparcia dla Ukrainy okazał się większy wewnątrz partii republikańskiej niż liczba zwolenników tego wsparcia, ale biorąc pod uwagę całość, no udało się przekonać demokratów, żeby w pewnym sensie ocalili Johnsona, to znaczy przyjęli w ogóle to pod głosowanie standardowe, gdzie była potrzebna zwykła większość, a nie większość 2/3 i można już tak przyszłościowo wróżyć, że byliby w stanie ocalić Johnsona, gdyby ci najbardziej skrajni republikanie chcieli go odwołać, bo dowiózł jednak jeden z najważniejszych elementów polityki zagranicznej w poprzednim i w wyniku jednak tym roku kalendarzowym dla Stanów Zjednoczonych. No właśnie, to jest też pakiet, któremu się sprzeciwia Donald Trump, jego ludzie, no bo ich zdaniem to przedłuża wojnę, a przecież trzeba doprowadzić do pokoju. Wiemy, że Trump w 24 godziny by do tego pokoju między Ukrainą a Rosją doprowadził. No co się stało, że nie było tak wyraźnie głosu Trumpa słychać, bo on rzeczywiście, to jego
milczenie w pewnym sensie było wymowne w całej tej sprawie, przez ostatni tydzień przynajmniej. Tak, no w sprawie samej Trump milczał, choć miał okazję się wypowiedzieć. To znaczy on miał wspólną konferencję w poprzedni jeszcze piątek, czyli już prawie 2 tygodnie temu, z Johnsonem, gdzie zabrał wyraźny głos na temat jego ewentualnego odwołania, że zupełnie nie jest czas na to. Są inne problemy dla partii republikańskiej niż wybór spikera, gdzie naprawdę nie ma wyraźnej alternatywy i obawiam się, że to byłby jeszcze dłuższy, kolokwialnie mówiąc, shit show niż był przy wyborze Johnsona, trwający wówczas 2 tygodnie. Na pół roku przed wyborami to jest naprawdę głupi pomysł dla partii republikańskiej i dla samego Donalda Trumpa, który jednak walczy o urząd prezydenta. W samej kwestii Ukrainy się nie wypowiadał. Zresztą umiał unikać tematów, które mogą mu zaszkodzić, nie wiem czy pomóc, ale po prostu nie zabrał głosu. Tym niemniej nawet to niezabranie głosu wydaje się, że mogło pomóc w pewnym sensie sprawie, przynajmniej przekonać tych liderów komisji, którzy bardzo tą pomoc pchali na czele z Michaelem McCollem, czyli przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych w Izbie Reprezentantów, żeby jednak to pchać dalej. To było poniekąd z mojej perspektywy takie zielone światło dla Johnsona, że nie będzie tutaj właśnie wezwań do żadnego odwoływania. Wyraźnie zasygnalizowałem, to nie jest czas na to. Masz moje poparcie dla swoich działań, mimo jeżeli samych tych działań nie jestem gorącym zwolennikiem. Może tak to no właśnie, czy to też trochę wynika, bo rozmawialiśmy jakiś czas temu o bardzo słabych sondażach Bidena w wielu miejscach, te sondaże się poprawiły. Czy trochę ten wpływ sondaży, właśnie ta zmieniająca się koniunktura jednak idąca na razie, jednak mimo wszystko na korzyść Joe Bidena sprawia, że to także był element tej decyzji samego Trumpa, żeby nie blokować pomocy dla Ukrainy? Czy jednak ta pomoc dla Ukrainy nie ma aż takiego wpływu na tą wewnętrzną politykę amerykańską i to w ogóle nie powinniśmy tego rozpatrywać? Trochę jednak ma, bo o ile sama polityka zagraniczna jako hasło nie jest jakimś kluczowym obszarem, nigdy nie była w wyborach, o tyle w tych cyklach, w tym cyklu wyborczym no dwa hasła są. To znaczy to jest pomoc dla Ukrainy, która raczej wybrzmiewa w negatywnym kontekście i ściąga raczej wyborców, którzy nie chcą tego poparcia na rzecz polityków, którzy o tym wyraźnie mówią. No i druga kwestia, oczywiście wojna Izraela z Hamasem, poparcie. I tutaj to już działa w dwie strony. To znaczy są zwolennicy zaprzestania wsparcia militarnego dla Izraela, są ci, którzy w ogóle nie chcą pomocy humanitarnej dla Palestyńczyków, dla Gazy. Więc tutaj trochę to bardziej polaryzuje wyborców w przypadku Ukrainy. Ten trend negatywny jest bardziej widoczny. Fakt faktem, prawybory się formalnie skończyły. Joe Biden będzie kandydatem Partii Demokratycznej, a Donald Trump będzie kandydatem Partii Republikańskiej, o ile obaj dożyją tego. Procesy Trumpa tutaj akurat nie zatrzymają. Skoro prawybory formalnie nie, ale praktycznie dobiegły końca, no to mamy kampanię zasadniczą i kandydaci jednak muszą się zacząć nastawiać na zabieganie o szerszy elektorat. Ten konserwatywny czy liberalny, zależy na którą partię spojrzymy, jest już zabezpieczony w takim przynajmniej dużym zakresie. Trzeba zacząć zabiegać szerzej o elektorat ten niezależny, być może także uszczupnięcie trochę elektoratu z partii przeciwnej. Trzeba jednak trochę tą retorykę dostosować. Prościej jest to chyba robić Joe Bidenowi z zasady, bo jest bardziej wprawnym politykiem. Donald Trump swoją pozycję zbudował na skrajnościach. I jest to zrobić ciężej, ale dla mnie to jest jeden z elementów takich, gdzie być może zostało to w momencie, w którym jego poplecznicy w Izbie Reprezentantów i w Senacie mówią absolutnie skrajne rzeczy, tak jak na przykład senator J.D. Vance, który jest przymierzany do pozycji wiceprezydenta, mówi: nie przyjmujcie ustawy o konfiskacie rosyjskiego majątku, bo to utrudni prezydentowi Trumpowi przyszłe rozmowy z Rosją na temat zakończenia wojny, no sam Trump takich rzeczy nie mówi. To jednak o czym świadczy. Pomysł Vance'a się nie wziął znikąd, ale Trump, wydaje mi się, umyślnie milczy. No dobrze, to skoro postanowiliśmy, znaczy omówiliśmy to, że to jednak wewnętrzne sprawy amerykańskie zdecydowały, no nie mogę też nie zapytać, nie wchodząc w szczegóły, bo oczywiście polskie sprawstwo i polska pomoc w narodzinach tej ustawy jest rozpatrywana w przestrzeni publicznej. Trwa dyskusja, czy bardziej pomógł tweet Donalda Tuska, czy bardziej wizyta Andrzeja Dudy i spotkanie z Donaldem Trumpem, ale rozumiem, że to tylko i wyłącznie procesy wewnętrzne w amerykańskiej policji zdecydowały o tym, że ta ustawa została przyjęta. No raczej tak, bo nawet jeżeli podjąć się tego spotkania ostatniego Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem. Bardzo oczywiście ciekawy moment i fajnie, że to wykorzystano, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że już mówimy o tej kampanii zasadniczej. I to jest dobry moment, żeby uderzać nie tylko do kandydata rządzącego, ale też do tego drugiego, który się ubiegał o reelekcję i z którym kontakty były absolutnie więcej niż poprawne w trakcie jego prezydentury. Tym niemniej wydaje mi się, że jeżeli jakiś efekt
efekty to spotkanie miało przynieść, to bardziej długoterminowe, właśnie niosące skutki na przyszłość, gdyby Trump został ponownie prezydentem, aniżeli teraz, bo tak jak można to przenieść szerzej, Trump nie tylko milczał w sferze publicznej, wydaje mi się, że w tej sferze zamkniętej też milczał, dlatego że po pierwsze nie ma za dużo czasu, jest w Nowym Jorku, bo toczy się jego proces i raczej nie wydzwaniał do republikanów, żeby ich przekonywać do głosowania. Dwa, po raz pierwszy większość partii republikańskiej faktycznie zagłosowała przeciw wsparciu Ukrainie, kiedy nie było do tego dodanych dodatkowych elementów, jak na przykład cała procedura budżetowa, której się republikanie sprzeciwiali. Teraz mieliśmy taki twardy dowód, ilu republikanów jest przeciwko temu wsparciu. Nie widać tu tego przełożenia, ewentualnego przekonania jakiegoś Donalda Trumpa. Nie mówię, że Donald Trump będzie teraz wielkim zwolennikiem wsparcia Ukrainy i jego największym orędownikiem, ale jeżeli coś udało się zrobić, to nie znalazło przełożenia na głosujących w Izbie Reprezentantów. No właśnie, bo tam większość 101 kongresmenów Partii Republikańskiej zagłosowało za wsparciem. Tak jest. 112 przeciwko. No i rzeczywiście jest to większość. To chyba nas powinno przy całej radości z tego, że to wsparcie przegłosowane powinno nas niepokoić, że jednak bardzo silnie jest obecna, nie wiem, czy nazwałbym to prorosyjską orientacją w Partii Republikańskiej, ale powiedzmy izolacjonistyczna, która no, wbrew interesom Polski i Europy Środkowej na pewno działa. Na pewno takiego okrojonego izolacjonizmu, bo już mniej głosowało, było przeciwników wsparcia dla Izraela oczywiście, tylko 20 kilku z partii republikańskiej i to też nie samego wsparcia dla Izraela, dlatego że znalazły się tam środki dla pomoc humanitarną dla Gazy. Jeżeli chodzi o Tajwan, też niewielka grupa przeciwników. Także to jest bardzo ograniczony izolacjonizm. Być może nie prorosyjski, antyukraiński, zdecydowanie tak. To z tego raczej wynika. No właśnie, no słyszeliśmy taką Marjorie Taylor Greene, radykalną polityczkę wspieraną przez Donalda Trumpa, którą Trump chwali pod wszystkie niebiosa. Gdzieś ostatnio słyszałem między innymi, że oburzała się, że Ukraińcy walczą przeciwko chrześcijaństwu, to Rosjanie są obrońcami tego chrześcijaństwa w Ukrainie. No, wiemy, że jest dokładnie odwrotnie. No ale zastanawiam się, jak wielu takich polityków jest wśród tych 112. Jak bardzo powinniśmy się niepokoić. Oczywiście zawsze w amerykańskiej polityce byli wariaci. Marjorie Taylor Greene jest tylko jednym z wielu swoich poprzedników i poprzedniczek. No ale jak bardzo właśnie te 112 osób jest z pokroju właśnie Marjorie Taylor Greene. Nie wszyscy oczywiście, to nie jest tak duża grupa, ale no, były też głosowane analogicznie, zanim przyjęto ustawę, zanim poznaliśmy tą liczbę 112, cztery poprawki były zgłoszone do tej ustawy, cztery no, antyukraińskie w pewnym sensie można powiedzieć. Jedne mniej kontrowersyjne, powiedziałbym, z perspektywy republikańskiej dotyczącej okrojenia, to były dwie osobne poprawki okrojenia pomocy ekonomicznej, która i tak została w ustawie sprzedana jako pożyczka. Inna sprawa, że pożyczka, z której dwóch prezydentów może zrezygnować całkowicie na raty 50% i drugi prezydent mógłby ją anulować całkowicie, więc to jest taka pożyczka, no powiedziałbym, której warunki z ulicy nie da się takich uzyskać. Natomiast był też pomysł odesłania ustawy z powrotem do komisji, po to, by ją po prostu zablokować. I właśnie pomysł pani Green, by zredukować całe wsparcie w ustawie do zera, czyli przyjąć ustawę, ale taką właściwie pustą. Tam w tym projekcie najbardziej skrajnym, o ile dobrze pamiętam, niespełna 80 kongresmenów głosowało za jej przyjęciem. Ona oczywiście upadła. No to jest moim zdaniem ta grupa najbardziej skrajnych, nie ogólnie politycznie, ale nastawionych antyukraińsko, jeżeli chodzi o jakiś taki rdzeń, z którego mógłby się wykluwać z różnych kierunków tego rdzenia właśnie projekty takie antyukraińskie, które mogłyby szkodzić przyszłym legislacjom, no to jest ta grupa. Właśnie nie biłbym ostatecznie do 112, ale w tej grupie 80 osób szukałbym różnych źródeł takiej niebezpiecznej retoryki, a to już jest bardzo poważna grupa, jeżeli mówimy o wybraniu w przyszłości speakera po wyborach znowu. Johnson pokazał się świetnie teraz jako lider. Ale lider nie swojej partii, niestety. Mniejszość zagłosowała za tym pakietem. Będzie mu to pamiętane. Jednak demokraci mogą go ocalić teraz, ale jednak gdyby republikanie w listopadowych wyborach znowu mieli większość, nawet niewielką, tak jak teraz, ale większość w Izbie Reprezentantów,
zanim Izba Reprezentantów będzie głosowała nad kandydatem na spikera, to sama partia musi zatwierdzić tego kandydata. I tutaj istnieje duże ryzyko, że on po prostu w większości głosów, czy, a tym bardziej całego poparcia w partii, już po prostu nigdy nie uzyska. No właśnie, to jest ten też powód do niepokoju, że wielu polityków, którzy robią z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa, z punktu widzenia interesów Europy Środkowo-Wschodniej, no, ale generalnie to z punktu widzenia amerykańskich interesów, tak, robią dobrą robotę, no tak naprawdę są w partii republikańskiej nieustannie narażeni na odwołanie. Niewielu będzie miał tą odwagę cywilną pewnie w kolejnych miesiącach stawać przeciwko tej partii. No więc jeżeli rzeczywiście kongres zostanie znowu, znaczy zostanie zdominowany przez partię republikańską, jeżeli partia republikańska obroni się w Izbie Reprezentantów, odzyska Senat przy okazji wyborów prezydenckich, jeżeli jeszcze do tego będzie miała prezydenta, to wszystko będzie pewnie powiązane, jeżeli się dokona, no to wiele powodów do niepokoju będziemy mieli, bo to nie tylko Donald Trump będzie problemem dla nas i tym czynnikiem ryzyka, ale także zaplecze, które za nim stoi po prostu. Dużo bardzo zależy od tego, jak kongres będzie wyglądać i jak skrajną politykę wtedy Donald Trump może prowadzić, bo odbywa się w przestrzeni publicznej dużo właśnie straszenia Donaldem Trumpem, a kongres naprawdę będzie miał wiele do powiedzenia. Zawsze ma. Szczególnie w polityce wewnętrznej, ale nie tylko na zagraniczną. Doskonale to pokazało. To półroczne zawieszenie też ma duże przełożenie i nie da się bez kongresu działać w polityce zagranicznej. W sferze retorycznej i dyplomacji można mówić różne piękne hasła, spotykać się i tak dalej, zawiązywać porozumienia. Kiedy trzeba coś dowieść twardego, szczególnie tak twardego, jak broń pancerna i artyleria. Potrzebny jest do tego po prostu kongres na dłuższą metę. A na razie bilans taki, no oczywiście bardzo miękki, bo na pół roku przed wyborami, ale jest taki, że republikanom raczej może się nie udać utrzymanie Izby Reprezentantów, że prościej będzie demokratom ją odbić. A w Senacie ewentualnie odwróciłaby się rola właśnie i to republikanie mieliby większość. Czyli mówimy o podzielonym kongresie, niezależnie czy to będzie prezydent Donald Trump czy prezydent Joe Biden dalej. Kolejny prezydent najprawdopodobniej będzie się mierzył dalej z podzielonym kongresem. To nie pozwala na prowadzenie skrajnej polityki, niezależnie czy to miałaby być skrajnie prawicowa czy skrajnie lewicowa polityka. No w ogóle tam jest trudno się już od lat dogadać obu partiom. Te tak zwane bipartyzm, czyli ponadpartyjne ustawy bardzo rzadko przechodzą i w zasadzie z roku na rok jest z tym coraz gorzej. No a tego ponadpartyjnego wsparcia polityka bezpieczeństwa także w Europie no, wymaga, żeby te wszystkie ustawy były przegłosowywane. No więc tu rzeczywiście powody do niepokoju są całkiem spore, więc to milczenie Trumpa to jedno, no ale to, co się dzieje za jego plecami, to jest druga sprawa. No dobrze, skoro już poznaliśmy przyczyny i najbliższe skutki, jeśli chodzi o amerykańską politykę tego głosowania, to pytanie, kiedy ta pomoc trafi ostatecznie do Ukraińców? Wiemy, że oni jej potrzebują niemal w zasadzie już na wczoraj, no ale to jest na razie decyzja Izby Reprezentantów. Co jeszcze musi się wydarzyć i kiedy ta pomoc może trafić do Ukraińców? Senat będzie nad tym głosował we wtorek, najdalej w środę, zależnie od tego, ile potrwa blokowanie ustawy, blokowanie w fazie retorycznej, czyli prowadzeniem debaty, tam różne... Filibustering, tak, tam może różne chce się odbywać odczytywanie Biblii, innych tekstów długich, książek popularno-naukowych, fantastycznych i tak dalej. Metody są różne, ale być może nie. To znaczy być może jest większość głosów za tym, żeby tą debatę zakończyć bardzo sprawnie. Do tego jest potrzebne 60 głosów. I poprzednie pakiety pokazywały, że takie poparcie jest. Teraz ono się mogło zmniejszyć, ale nie na tyle, żeby tą debatę szybko przerwać, więc być może już we wtorek, późnym wieczorem czasu polskiego, to ma być pierwsze głosowanie, tak zapowiedział lider demokratów w Senacie. Pierwsze głosowanie, jakie we wtorek podejmie Senat. W tej sprawie Joe Biden już zapowiedział, że jeżeli tylko ustawa przejdzie przez Senat, a tego się należy spodziewać w perspektywie właśnie wtorku, najdalej środy, Joe Biden od razu je podpisze. No i tutaj wieści donoszą, że część sprzętu od dawna czeka w Europie, czy to w Niemczech, w amerykańskich bazach, czy w Rzeszowie, być może także w innych hubach, by je... To, co na wczoraj, tak jak powiedziałeś, są jednostki w Ukrainie artyleryjskie, które od tygodni nie oddawały strzału, bo nie miały czym, przynajmniej jeżeli chodzi o artylerię, i po prostu czekają wycofane. No to jest ta pierwsza potrzeba, ale nie tylko, bo w ustawie przecież o wsparciu dla Ukrainy mamy zapisane wymuszenie na administracji dostaw. Nie jest powiedziane w jakiej ilości, ale jednak realnych dostaw pocisków ATACMS, tych, które miałyby zapewnić dalszy zasięg ataków. Tak, także jest to pewne wymuszenie zmiany na administracji. Te środki powinny na to pozwolić. No miejmy nadzieję, że to może nie w perspektywie dni, bo to, co jest zmagazynowane w Europie czy w Polsce, jak rozumiem, jest w stanie być dostarczone bardzo szybko, gdy tylko oficjalnie padnie zielone światło, to znaczy właśnie w perspektywie dni.
Dalej, jeżeli mamy mówić o jakimś, może nie przełomie, bo byłbym jednak sceptyczny, ale o odbudowywaniu szans na realną obronę, no to są tygodnie. Inny aspekt, taki pozamilitarny, bardzo ważny, morale. Fakt, że to zostanie odblokowane i że żołnierze na froncie będą mieli wieść, że to wsparcie ponownie płynie w sensownej ilości. Ja sobie nie wyobrażam, jak na morale musi działać negatywnie fakt, że nie mam czym strzelać i właściwie nie wiem, co tu robię na tym froncie, poza tym, że bronię mojej ojczyzny. Fakt, że to popłynie ponownie, będzie miało ogromną wartość taką moralną dla prowadzenia działań. No na pewno. Ja właśnie był niedawno znajomy Ukrainiec, dziennikarz, który opowiadał właśnie, jak to morale wygląda obecnie w Ukrainie. Właśnie jest takie poczucie w Ukrainie, czy do tej pory było, że wszyscy nas porzucili, zostawili nas. No i rzeczywiście sama decyzja ta polityczna, żeby odblokować tą pomoc, już na pewno ulży też psychicznie, czy żołnierzom, czy po prostu obywatelom Ukrainy, no, którzy po prostu bali się, że zostaną sami. Wspomnieliśmy o tych pociskach dalekiego zasięgu. Co tam jeszcze w tym pakiecie jest, czego się Ukraińcy mogą spodziewać z tych 61 miliardów, co rzeczywiście może wpłynąć na zwiększenie szans, bo wiadomo, że to, jak wspomniałeś, no nie będzie to jakiś wielki przełom, no ale daje oddech Ukraińcom i daje szansę, żeby jednak się obronić. Trzeba też to rozbić na elementy i powiedzieć, że 61 miliardów do Ukrainy nie trafi. To też nie jest tylko wsparcie militarne. Część z tych środków to jest po prostu... To są, i w każdym poprzednim pakiecie też tak było, od razu zaznaczam, więc to nie jest żaden zabieg taki wyjątkowy. Część tych środków sfinansuje działania sił zbrojnych, całą logistykę, zabezpieczenie tej logistyki, czyli żołnierze, którzy dodatkowo stacjonują na przykład w Polsce pod Jasionką. Te środki, jak rozumiem, trafiają też na finansowanie tej operacji. Być może także działania wywiadu, bo tutaj współpraca ukraińska i to też jest często podkreślane, że całe uzbrojenie, które jest dostarczane, to jedno, bez całych informacji, które, szczególnie jeżeli chodzi o wsparcie satelitarne, Ukraina ma, to jest też pewnie druga strona medalu, która jest też niezwykle istotna, więc być może to też się w tym wszystkim zawiera. Ale to są środki, które bezpośrednio do Ukrainy nie trafiają, bo pośrednio no, przekłada się to jednak na wsparcie dla Ukrainy. Jest pomoc ekonomiczna o wartości prawie 10 miliardów we wspomnianej przeze mnie formie pożyczki, która być może decyzją prezydenta nie będzie musiała być spłacona, albo tylko częściowo spłacona. Też nie ma horyzontu czasowego rozpisanego, także to jest no, bardzo luźna forma pożyczki. I wreszcie przechodzimy do pomocy faktycznie militarnej, gdzie prawie 14 miliardów zapisano jako środki na uzbrojenie, ale na pozyskanie uzbrojenia. To jest, tego nie wskazano w ustawie wprost, tam gdzie wymieniono kwotę, ale jest to wskazano odrobinę dalej. To jest inicjatywa Ukraine Assistance Security Initiative. Ona funkcjonuje od 2016 roku, a od 2022 roku jest wspierana właśnie tak dużymi kwotami. Polega na zamawianiu uzbrojenia u producentów tego uzbrojenia, więc to jest wsparcie takie bardziej długofalowe, bo trzeba je po prostu zamówić, ono będzie dopiero wyprodukowane. Tak jak Polska kupuje na przykład ze Stanów Zjednoczonych uzbrojenie, tutaj rząd amerykański w imieniu rządu ukraińskiego składa zamówienie. To potrwa miesiącami, latami, zanim to uzbrojenie do Ukrainy dotrze. I tak to jest postrzegane jako długofalowe wsparcie, które Stany Zjednoczone zapewniają. Natomiast jest druga kwota, która jest zakamuflowana w pewnym sensie. To znaczy 24 miliardy przeznaczone na uzupełnienie luk w amerykańskich magazynach po przekazaniu uzbrojenia. I tutaj pozostaje trochę niewiadomą, na ile te środki mają uzupełnić luki, które powstały już dotychczas. Wydaje mi się, że w niewielkim stopniu, bo Pentagon był bardzo kreatywny, jeżeli chodzi o stosowanie księgowości i zaniżanie wartości wykorzystanego sprzętu i tak dalej. Więc możemy, powiedzmy, bezpiecznie przyjąć, że te 24 miliardy oczywiście pójdą na to, żeby Stany Zjednoczone uzupełniły swoje braki, ale to jest mniej więcej wartość środków, w których prezydent może się poruszać, by na bieżąco przekazywać uzbrojenie amerykańskie do Ukrainy, tak jak to teraz się działo przez te dotychczasowe 2 lata. Co może zostać przekazane? Tu bym nie widział wielkiego przełomu. To znaczy, nie wydaje mi się, że administracja Bidena teraz z tym pakietem będzie zmierzać w kierunku jakimś eskalacji, może nie tego słowa bym użył, choć, bo tego słowa też administracja Bidena się obawia, aż za bardzo czasami bym powiedział, jest zbyt przewidywalna w tym zakresie. Ale przede wszystkim, jeżeli chodzi o kontynuację w dostarczaniu amunicji i rakiet, być może, jeżeli uda się przywrócić tą stałą zdolność do operowania jednostek artyleryjskich, wówczas pomyślą o dodatkowych wyrzutniach, na przykład HIMARS, o wzmocnieniu obrony rakietowej. To będzie kluczowe, jeżeli inne państwa, nie Stany Zjednoczone, ale inne państwa europejskie, mają dostarczyć myśliwce F-16. To wzmocnienie obrony rakietowej będzie tutaj ukraińskie przez Stany Zjednoczone, ale też przez inne państwa sojuszników natowskich, jak na przykład
czytałem ostatnio, Grecja i Hiszpania jest mocno naciskana w tym zakresie. To będą zdolności kluczowe w najbliższych tygodniach i miesiącach dla Ukrainy, by je wzmocnić. I też czytam i pytanie, bo niektórzy twierdzą, że to ostatni taki pakiet pomocy amerykańskiej. Mhm. Czy rzeczywiście to ostatnie pieniądze, które Ameryka tak dużo przeznaczy na pomoc Ukrainie? I co dalej w takim razie? Bo te pieniądze 61 miliardów się wydaje ogromna suma, ale kiedy prowadzicie wojnę, no to topnieją w mgnieniu oka po prostu te zasoby. No i pytanie, jak to też w Ameryce widzą, co dalej z tą wojną? Te środki powinny w takim tempie, w jakim to było procedowane w ciągu ostatnich 2 lat, z wyłączeniem tych ostatnich kilku miesięcy, bo to była pomoc kroplówkowa, amunicja i niezbędne wyposażenie raz na 2-3 tygodnie, nawet nie 2-3 tygodnie, raz na miesiąc, rzadziej. I to była już ta zbyt ograniczona pomoc. Ale w takim tempie, w jakim to się działo wcześniej, powinna faktycznie na cały rok kalendarzowy zaspokoić potrzeby Ukrainy tak, by we wrześniu, może w okresie wakacyjnym, rozpocząć już debatę na temat kolejnego pakietu. Wierzę, że administracja Bidena może chcieć to zrobić przed wyborami prezydenckimi, ale oczywiście druga strona będzie miała argument, że dlaczego dyskutujemy o czymś z prezydentem, który być może zaraz prezydentem nie będzie. Republikanie będą dowodzić, że na pewno nie będzie prezydentem. Przed wyborami, gdyby Joe Biden przegrał wybory, tym bardziej losy takiego pakietu są przesądzone. Republikanie będą czekać na prezydenta Trumpa, ewentualnie wtedy dyskusję. Skoro teraz były takie problemy z przyjęciem tego pakietu, to nie widzę powodu, dla którego kolejny pakiet też nie miałby zostać przyjęty, znaczy już nie miałby zostać nieprzyjęty i to faktycznie nie jest ostatni pakiet amerykańskiego wsparcia. Istniało duże ryzyko, że naprawdę te środki utkną w Kongresie. Nie będzie już kolejnego, to znaczy tego, o którym teraz rozmawiamy, pakietu wsparcia. Administracja będzie musiała wymyślać inne metody przekazywania, być może wypożyczania sprzętu, jakoś w inny sposób. To nie jest jedyna metoda, może tak powiem, jak można wspierać Ukrainę. Na razie jednak politycznie nie zdecydowano się na żadną inną, na wymyślenie innych ścieżek. To jest ta najbezpieczniejsza. Mam jedną obawę dotyczącą. To znaczy, jeżeli przez pół roku rozmawialiśmy o tym, że to może być faktycznie, że ostatni pakiet wsparcia już został przyjęty i kolejnego nie będzie, nie zrobiono wystarczająco wiele w Europie, jeżeli chodzi o ogólne działania państw europejskich i takie zbiorcze, ale też pojedynczych państw, by się przygotować na tą ewentualność. No właśnie, i tu od razu jeszcze wejdę w słowo, bo oprócz tej pomocy była też aresztowanie, bym to nazwał, czy przejęcie zasobów rosyjskich w Ameryce. To jest kilka miliardów dolarów, niewiele, tak. Bo większość tych rezerw rosyjskich jest w Europie. Dobrze pamiętam, 2/3 nawet. Tak. To są setki miliardów euro. I niektórzy interpretują to, że to jest sygnał od Amerykanów, bierzcie się Europejczycy za to, zabierajcie te pieniądze i z tych pieniędzy będziemy ewentualnie finansować nie tylko przyszłą odbudowę, jak to się o tym mówiło, no ale przede wszystkim na razie będziemy finansować wysiłek zbrojny Ukrainy. Tak to należy interpretować, ten przypis do tych wydarzeń, które tam widzieliśmy, bo to umyka chyba, mam wrażenie, ciągle w tym morzu wydarzeń wokół ustawy o pomocy Ukrainie. Trochę umyka, tak, bo kilka miliardów w Stanach to jest na pewno, to są środki zamrożone przez banki, jeżeli chodzi o aktywa, które rosyjskie banki posiadały. Czasem pojawia się kwota kilkudziesięciu miliardów, kiedy też powiemy o prywatnych rosyjskich aktywach. I wtedy faktycznie te 2/3 pozostają w Europie, bo pozostaje debata prawna, jak te prywatne rosyjskie aktywa miałyby w Stanach Zjednoczonych być przejęte. Część republikanów argumentuje właśnie, że to utrudni przyszły proces dyplomatyczny ewentualnemu Donaldowi Trumpowi, gdyby to zamrozić, ale to jest ewidentnie sygnał, że nie czekamy już na was, to znaczy nie dogadaliśmy się tak publicznie, jeżeli chodzi o wspólne działania. Czasami to też działało z przyjmowaniem sankcji na Rosję. Znaczy my idziemy do przodu, dajemy pewien sygnał, w którą stronę zmierzać i teraz to poniekąd może zadziałać. To znaczy otworzy w Europie debatę, że w takim razie trzeba ruszać. Jeżeli 2/3 środków co najmniej znajduje się u nas i jest to metoda, żeby finansować wsparcie bieżące Ukrainy, być może coś, nie tylko to militarne, także to ekonomiczne, które to też jest niezwykle istotne, jeżeli chodzi o funkcjonowanie państwa na co dzień. Być może coś zostanie na przyszłą odbudowę państwa, to jest to kierunek, w którym powinniśmy zmierzać, a nie zastanawiać się, kiedy wrócimy do dialogu z Rosją i jakie będą interesy do ugrania. To jest presja polityczna przecież ze strony Stanów Zjednoczonych. Janet Yellen, dobrze pamiętam nazwisko, tak. Sekretarz Skarbu, jeśli też dobrze pamiętam jej funkcję. Ona mówiła, że
jest obawa w Europie, że to zaszkodzi gospodarce. Mhm. No są różne tam obawy. I ona te obawy w swoich wystąpieniach przed kilku miesięcy rozwiewała. I w zasadzie zachęcała niemal wprost Europejczyków, przejmijcie te pieniądze. Tak, i wykorzystajcie je, jeżeli nie macie wystarczających środków. Mhm. Sytuacja amerykańska też jest taka, jaka jest. Być może jest to właśnie narzędzie, do którego w ramach którego powinniśmy wspólnie zadziałać. No te wspólne działania właśnie ustały. Europa dalej debatuje na ten temat. To się nie zdarza nie pierwszy raz i pewnie nie ostatni, ale jednak no, Amerykanie w tym momencie wyznaczają kierunek taki legislacyjny. Pytanie i to może jednak trochę powstrzymać Europę, to znaczy oczekiwanie na efekty, by zobaczyć, jak to robią Amerykanie. To, że to się spotka z retoryczną odpowiedzią ostrą Rosji, że tutaj Stany Zjednoczone będą musiały ponieść konsekwencje i za pakiet wsparcia, i za przejmowanie rosyjskich aktywów, to jest jedno. Ale tak naprawdę, jakie praktyczne konsekwencje będzie to miało? To znaczy, czy faktycznie uda się to przejmować, przekazywać w formie finansowania jakiegoś dla Ukrainy bez większych batalii prawnych, na przykład nie w najwyższym poziomie oczywiście, ale na takim niższym. Być może wtedy, jeżeli to się sprawdzi, część państw europejskich pozna też tą ścieżkę w trochę inny sposób, bo systemy prawne oczywiście się różnią, ale jednak zachęci je do szybszego podjęcia działań w tym zakresie. No i będziemy to obserwować. Na razie cieszymy się, że ten pakiet został odblokowany, te pieniądze popłyną do Ukrainy, wsparcie będzie, Ukraina ustoi przynajmniej na najbliższy czas. Miejmy nadzieję, że też dłużej też będziemy się przyglądać wyborom prezydenckim, bo od nich też już wspomniałeś, wiele zależy. No, ale mam nadzieję, że udało nam się wytłumaczyć z Mateuszem, co tam się wydarzyło w Ameryce i dlaczego wygląda to tak, a nie inaczej. Bardzo Ci dziękuję za wizytę w studiu i za tą analizę. Ja również Państwu dziękuję. Nazywam się Tomasz Walczak. To był raport, a moim gościem był Mateusz Piotrowski, ekspert do spraw Stanów Zjednoczonych, Polskich Spraw Międzynarodowych. Jeszcze raz dziękuję za wizytę w studiu. Miłego dnia i do zobaczenia.